Dzień dobry, Państwu, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Emil Struszka, jestem założycielem inicjatywy EkoRower. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym wydarzeniu, na debacie EkoLonki i co dalej. Na początku chciałbym bardzo serdecznie przywitać panią burmistrz Beatę Błaszczyk, pana przewodniczącego. Tak, wiedziałem, że to się na początku, co nie mówicie. Tak, bo właśnie na ciebie patrzyłem. Dobrze, to jeszcze raz na początku. Witam serdecznie panią burmistrz Magdalenę Błaszczyk, pana przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Szkupa, zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej Beatę Wszałę-Lewandowską. Witam serdecznie radnych, nauczycieli, dyrektorów, no, przedstawicieli instytucji, licealistów, pracowników urzędu, prelegentów oczywiście, tak? Zaraz się przedstawią po kolei. Dobrze, no to ja teraz jeszcze chciałem bardzo dziękować za to, że my tutaj w Urzędzie Miejskim możemy zorganizować takie wydarzenie. A teraz bym chciał przekazać pani gospodarz, pani burmistrz głos, żeby też tutaj rozpoczęła oficjalnie naszą debatę. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu pana burmistrza, który niestety w dzisiejszym wydarzeniu nie mógł uczestniczyć, ponieważ obowiązki służbowe, wyjazdowe zmusiły go do dzisiejszej nieobecności. Przede wszystkim chciałam podziękować organizatorom za to pozytywne zakręcenie, za to, że coś im się chce, że próbują coś zrobić nie tylko we własnym ogródku, tylko dla dobra całego naszego miasta. Dziękuję również prelegentom za to, że wyrazili zgodę, żeby podzielić się z nami wszystkimi tutaj doświadczeniami, planami na przyszłość, wskazać jakieś kierunki, w których możemy podążać. Pragnę również poinformować, i przekazać tutaj na ręce pana Emila deklarację przystąpienia do programu Główno Wolne od Glifosatu. Zapraszamy do takich działań również wszystkich naszych mieszkańców. Jest to dla naszego dobrego, wspólnego dobra. Także bardzo dziękuję za udział, za zainteresowanie. Oficjalna deklaracja podpisana przez pana burmistrza, także życzę owocnych obrad, dziękuję za zainteresowanie, za przybycie i oddaję głos organizatorom. Ja korzystając z okazji chciałbym jeszcze raz podziękować za każde zaangażowanie w inicjatywę EkoRower, za każde po prostu przyłączenie się do naszej inicjatywy. Przemku, chcesz parę słów o naszym projekcie EkoLonki? Dzień dobry, Przemysław Stanczak z tej strony. Korzystałem z okazji. Trochę czas nam się skończył, więc nie będę za długo opowiadał. Tylko tak wspomnę, że dzisiejsze wydarzenie jest częścią jakby większego projektu, nawet takich aktywności wykraczających poza projekt, tylko szerzej tutaj z całego pomysłu, całej linii Fundacji EkoRower. Skupiamy się dzisiaj na ekołąkach, natomiast całość szerzej wykracza. Chodzi nam tutaj głównie o to, żeby angażować mieszkańców lokalnych, tutaj społeczności lokalne do tego, żeby dbać o przestrzeń wokół, o bioróżnorodność, o to, żeby po prostu z głową tworzyć infrastrukturę, jakieś takie rozwiązania przyjazne przyrodzie, przyjazne ludziom. Jednym z zamysłów jest redukcja użycia pestycydów, cała tutaj kwestia, także bardzo się cieszymy, że pani burmistrz i miasto idzie w tym kierunku. Jest to naprawdę mocne na skalę całej Polski, powiedziałbym, taka rola prekursora przypadła Głownu, więc no tym bardziej wielki szacunek. I cóż, no, w ramach tych, tylko powiem, co tam dokonaliśmy, bo mieliśmy już szkolenie dla urzędników jakoś chyba w kwietniu, później kwiecień, maj. Organizowaliśmy warsztaty w szkołach z bomb, tak zwanych bomb kwietnych, ogólnie z tego, jak przygotowywać łąki kwietne. Później jeszcze mieliśmy piknik,
mieliśmy różne akcje aktywizujące, także nie poprzestajemy na pewno na tej debacie, bo tutaj mamy już jakieś kolejne pomysły, co można było wyrobić, jak włączać też różne środowiska z Głowna i nie tylko, również gdzieś tam z okolic, no właśnie no, na rzecz jakichś działań takich bioróżnorodnościowych i tyle, no i działajmy. Dziękuję, że jesteście z nami i na pewno jeszcze w najbliższym czasie będzie można usłyszeć i włączyć się w działania. Dzięki. Tu jeszcze ostatnie zdanie, że zakończyliśmy konkurs na pomysł, gdzie w Głownie mogłyby powstać kolejne łąki kwietne. Na nasz mail przybyło 30 ponad prac, propozycji, gdzie takie łąki kwietne mogłyby powstać, więc w najbliższych dniach będziemy tutaj na pewno rozmawiać z włodarzami na temat, czy możemy zrealizować takie działania i posiać łąki na przyszły rok, już na chwilę. Tylko jeszcze słowo, tam z tyłu leżą gazety, także zachęcamy, to są oczywiście bezpłatne egzemplarze, bierzcie też tam, jak jest więcej, to bierzcie, przekazujcie znajomym. Oba numery poświęcone nie tylko łąkom kwietnym, ale też szerzej, właśnie tak jak mówiłem tutaj, po całej polityce pestycydowej. Również jakieś tam magnesiki na lodówkę, także zachęcamy do czytowania się. Halo. Dzień dobry, Agnieszka Sowała-Kozłowska. Mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. Może najpierw przedstawię jej uczestników. Pani Karolina Naprot, prezeska Fundacji Kwietnej. Pan dr Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki i Fundacja Sędzimira. I pan Rafał Jaśkowski, kierownik do spraw promocji Urzędu Miasta w Głownie. I pan Mauricio De Lis, z którym łączymy się tutaj zdalnie. Mamy bardzo fajną nazwę tej naszej debaty, bo pokazuje ona, że projekt się odbył, ale nasze apetyty dopiero się zaostrzyły. I tak naprawdę koniec projektu to nie jest koniec naszych działań. Dlatego może na początek poprosiłabym pana Jakuba o to, żeby wytłumaczył nam, czym tak naprawdę jest zrównoważony rozwój miast. Najlepiej na przykładzie właśnie miasta Głowna. Może udałoby się roztoczyć taką wizję, jak wyglądałoby, jak funkcjonowałoby Głowno w takim idealnym modelu zrównoważonego rozwoju. Do czego tak naprawdę zmierzamy? Dzień dobry. Halo? Działa? Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie na spotkanie i cieszę się, że mogę brać udział w spotkaniu, gdzie w takim miejscu, gdzie rzeczywiście coś się dzieje, bo ta deklaracja jest oczywistym dowodem na to, że ze strony władz miasta jest wola realizowania działań, które nie są standardowe, które wykraczają poza to, co jest tą smutną naszą szarą rzeczywistością. Więc to jest naprawdę super i rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest pierwszy krok, mam nadzieję, do dalszych działań, które mogą potoczyć się w kierunku zrównoważonego rozwoju. O zrównoważonym rozwoju mówi się dużo i w różnych kontekstach. I rzeczywiście jest to taka koncepcja, którą posługują się rządy, korporacje, samorządy, uczelnie, organizacje pozarządowe. Wszyscy dążą do tego, żeby osiągnąć zrównoważony rozwój, ale trudno się oprzeć wrażeniu, że niektórzy tylko wycierają sobie usta, jak to się mówi, takim pojęciem, które jest modne i które tak naprawdę nie jest do końca zdefiniowane. Mamy taką klasyczną definicję, że zrównoważony rozwój to taki, który w ramach którego zaspokojone są potrzeby obecnego pokolenia bez umniejszania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb. Co to może oznaczać w kontekście miasta, a zwłaszcza małego miasta, takiego jak Głowno? Oczywiście to daleko wykracza poza łąki kwietne, poza temat terenów zieleni w ogóle, o którym rozmawiamy. I dotyczy tak naprawdę wszystkich sfer życia. My
tutaj powinniśmy razem debatować nad tym, jaka jest wizja dla zrównoważonego rozwoju miasta. Bo tak naprawdę to zaspokajanie potrzeb bieżących i przyszłych pokoleń odnosi się do tego, czego chcą ludzie, czego chcą mieszkańcy miasta. I to nie powinno pochodzić od zewnętrznych organizacji, od zewnętrznych ekspertów. Oczywiście pewne ogólne kierunki mogą oni pomóc sformułować, ale tak naprawdę to mieszkańcy, nie tylko zaangażowani interesariusze, formalnie uprawomocnieni do tego, żeby decydować w imieniu mieszkańców, ale też sami mieszkańcy powinni razem współtworzyć taką wizję. Jest wiele narzędzi do tego, są różne procesy partycypacyjne, takie procesy, w ramach których wypracowuje się wizję, właśnie myśli się o tym, jak chcielibyśmy, żeby nasze miasto wyglądało za 30 lat, na przykład teraz od 2020, powiedzmy 2050 jest dobrym punktem odniesienia, albo mniej, albo więcej, ale zwykle to 30 czy kilkadziesiąt lat mogłoby być takim okresem, taką perspektywą. I zastanawiając się nad tym, jak chcemy żyć, jak chcemy, żeby w tym 2050 roku miasto wyglądało, zastanawiać się, jakie powinniśmy kroki podjąć po kolei, żeby tę wizję zrealizować. Na pewno są kluczowe sprawy, takie jak sprawy klimatu, sprawy bioróżnorodności, generalnie globalne problemy, tak zwane granice planetarne, które dotyczą nas wszystkich. Nie tylko dużych miast, nie tylko małych miast, po prostu wszystkich ludzi na świecie. I to też jest ważne, żeby nawet z perspektywy małego miasta nie zapominać o tym, że jesteśmy częścią globalnego świata, globalnej społeczności, która ma wyzwania, które są dla nas wszystkich wspólne. No a one z kolei przekładają się na wiele zagadnień, które w perspektywie lokalnej mają bardzo duże znaczenie. Jak chcemy żyć? Na pewno chcemy żyć zdrowo, chcemy żyć tak, żeby mieć czas i chcemy żyć tak, żeby wokół nas wszystko dobrze wyglądało. No to są oczywiście górnolotne hasła, ale z pewnością gdybyśmy zrobili taki warsztat, o którym mówiłem, czy debatę tego typu, to one by się pojawiały. No bo to są wspólne dla wszystkich ludzi potrzeby. Ale co tak naprawdę się za tym kryje? No, jakie mogłyby być środki do osiągnięcia tych celów? No, po pierwsze, mówi się o tym, żeby nie powodować różnego rodzaju zanieczyszczeń, nie powodować zniszczeń, które umniejszają na przykład możliwość dla innych mieszkańców miasta, czy innych osób w ogóle, nie tylko w mieście, ale i poza nim, do zaspokajania ich potrzeb. To są z perspektywy ekonomii, ja jestem ekonomistą, to są tak zwane koszty zewnętrzne. I tutaj znowu można byłoby naprawdę dużo mówić o tym, jakie to koszty zewnętrzne powoduje każdy mieszkaniec miasta, jakie koszty zewnętrzne powodują przedsiębiorstwa, jakie koszty zewnętrzne powodują instytucje, które pełnią władzę w mieście. Ale zawsze są takie koszty zewnętrzne. No, przykładem kosztów zewnętrznych są oczywiście zanieczyszczenia związane z na przykład glifosatem, które nie kończą się na trawniku, na którym ten glifosat stosujemy. Więc mamy tu konkretne nawiązanie do tego, co dzieje się w projekcie. To na małą skalę jest coś bardzo istotnego. Ale na większą skalę mamy kwestie związane z transportem, z ogrzewaniem, z na przykład z generalnie takimi podstawowymi potrzebami. Wiele wizji takich miast przyszłości, miast zrównoważonych, odnosi się właśnie na przykład do transportu. Do tego, że ponieważ wszyscy prowadzimy, na całym świecie ten problem dotyczy ponad 30% ludzi, prowadzimy siedzący tryb życia. Siedzimy, głównie siedzimy. Czy to w biurach, czy w domach, czy w samochodach, po prostu siedzimy. No i ruszmy się. I gdybyśmy więcej się ruszali, to uniknęlibyśmy wielu problemów zdrowotnych, uniknęlibyśmy kosztów zewnętrznych związanych na przykład z samochodem i wielu innych problemów. Więc transport, a właściwie hasło mobilności jest tutaj bardzo istotnym wątkiem. I w małym mieście ta mobilność wydaje się szczególnie prosta do rozwiązania, żeby bez samochodu móc bezpiecznie przemieszczać się i zaspokajać wszystkie potrzeby na tej małej przestrzeni. To jeden wątek. Inny powiedziałem o ogrzewaniu i o energii. No, samowystarczalność energetyczna w przypadku małego miasta również wydaje się nie aż tak trudna do zrealizowania. Jeżeli mówimy o wizji na 2050 rok,
to można myśleć w takim kierunku. No, generalnie można byłoby pewnie jeszcze wiele innych wątków poruszyć, ale wracając jeszcze do tematu łąk kwietnych i do tematu terenów zieleni, to chciałbym podkreślić jeszcze raz to, o czym mówiłem w czasie naszego wcześniejszego spotkania, kiedy to ja występowałem online, o tych terenach zieleni, które są wszechobecne, o tych nieformalnych terenach zieleni, które znajdują się właściwie wszędzie, przy domach, przy ulicach, na tak zwanych nieużytkach, które są podstawą, które mogą być podstawą świadomie planowanego systemu błękitnej i zielonej infrastruktury. Bardzo dużo w tym kontekście można mówić o tak zwanych prostych rozwiązaniach, czy rozwiązaniach opartych na naturze, które nie wymagają daleko idących działań technicznych, które nie wymagają daleko idących nakładów finansowych, które są po prostu proste, polegają na tym, żeby wykorzystywać to, co jest, wykorzystywać tę zieloną i błękitną infrastrukturę, a właściwie potencjalną infrastrukturę, jaką są te różne nieformalne tereny zieleni, do tego, żeby rozwiązywać problemy na przykład przegrzewania się przestrzeni w mieście, poprawy mikroklimatu, wilgotności i tak dalej. Te kwestie z kolei mają bardzo istotne przełożenie na zdrowie. Zresztą te kwestie, o których mówiłem wcześniej, transport czy mobilność i ogrzewanie, energia również. Także no tutaj bardzo ważne są te kwestie związane ze zdrowiem. Są takie koncepcje, na przykład jak jedno zdrowie, o której być może Państwo wiedzą, a które też ma istotne znaczenie z perspektywy zrównoważonego rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No ale nie chciałbym zdominować tej dyskusji i dziękuję. Proszę to nie robić. Tak, tyle nam wystarczy. Chodziło mi o to, żebyśmy sobie zakreślili, jak szeroki jest wachlarz jednak tych zagadnień i uświadomili sobie, ile jest jeszcze do zrobienia. Natomiast na chwilę obecną mamy piękne wysiane łąki. I tutaj zwróciłabym się do Pani Karoliny z prośbą o powiedzenie nam troszkę takich praktycznych kwestii. Łąki zaistniały. Jak teraz Państwo jako lokalni mieszkańcy, włodarze, którzy się nimi opiekują, jak mamy z nimi sobie współżyć, jak mamy się nimi opiekować, co możemy zrobić, żeby prostymi środkami popychać do przodu to, co na tą chwilę jest zrobione. Łąki kwietne, które powstają w miastach, są super fajną sprawą, dlatego że odpowiadają na szereg problemów. Z jednej strony to jest kwestia bioróżnorodności, z drugiej strony efekt wyściepa, o którym powiedział między innymi Jakub. Jeszcze z innej strony to kwestia retencji i zagospodarowania wód opadowych. Jest tych korzyści naprawdę całkiem sporo. To, jak możemy z takimi łąkami funkcjonować, zależy tak naprawdę od woli mieszkańców, posiadaczy. Dlatego, że łąka to jest taka otwarta przestrzeń, która daje szereg możliwości. Można ją po prostu podziwiać, można patrzeć na rzeczy, które się na tej łące dzieje i obserwować je z bardzo, bardzo bliska. Wystarczy rozłożyć kocyk na takiej łące i wejść w nią. Można zbierać nasiona, można taką łąkę kosić, realizując jednocześnie zajęcia fizyczne, co też pomaga w jej utrzymaniu. Jest no, mnóstwo możliwości, natomiast istotne jest to, żeby pozwolić takim łąkom funkcjonować. I to nie tylko takie łąki, które są siane i które wyglądają spektakularnie, kolorowo, bo takie bardzo, bardzo kwietne łąki to są przeważnie założenia z gatunków obcych, takich, które są bardzo miłe dla oka, ale nie są tak szalenie korzystne dla przyrody, jak łąki dzikiego pochodzenia. Przepraszam, straciłam łąkę. Zakulisowo rozmawiałyśmy na przykład o tym, ja zadałam pytanie, czy możemy zbierać nasiona z takich łąk i tym sposobem próbować wysiewać kolejne jakieś fragmenty. Ja nie wiem, jak się to też ma do tego, czy w mieście jest to legalne, czy to nie jest taka miejska partyzantka, czy by to nie było, ale myślę, że na niewielką skalę można spróbować takich działań. Tylko czy jest to w praktyce możliwe?
I w jakim czasie takie nasiona na przykład zbieramy, kiedy możemy się na to wziąć. Bo patrzę tak tutaj też na młodzież, która myślę, że mogłaby się udzielić przy tym. Zdecydowanie tak. Jak najbardziej zawsze zachęcamy do zbierania nasion, dlatego że to jest najprostszy sposób na to, żeby takie łąki powielać i robić je na większą skalę. Taka łąka jest ogromnym rezerwuarem nasion. Każda roślina wytwarza takich nasion dziesiątki, setki, a czasami setki tysięcy, więc jak najbardziej zawsze można te nasiona zbierać, jak trzeba. Można robić to w ramach działań edukacyjnych, można prowadzić lekcje przyrody na takiej łące. Jeżeli tylko jest zgoda włodarzy na to, żeby na takiej łące się rozgościć, a mam nadzieję, że jest, to jak najbardziej jest to bardzo pożyteczne, dlatego że po pierwsze przybliża to do przyrody, pokazuje na żywo, jak wygląda cykl życia roślin, a on jest taki sam, czy dla roślin zielnych, czy dla drzew, zawsze to wygląda w ten sam sposób, rośliny rozmnażają się nasionami. W sumie są bardzo podobne do ludzi, nasiona to są dzieci roślin, którym możemy pomóc się rozsiewać dalej. Cała istota roślin polega na tym, żeby swoje dzieci rozsiewać na jak największej przestrzeni. Wszystkie te mechanizmy, które mają, czy drzewa z tymi noskami, czy jakieś mechanizmy, które pozwalają się nasionom przyczepiać do sierści zwierząt i w ten sposób roznosić na jak najdalszą odległość. To jest tak, że rośliny zawsze walczą z tym ich największą zmorą, czyli tym, że są na zawsze przyćwierczone do miejsca, w którym rozpoczęły wegetację. Więc zbierając nasiona, po prostu im pomagamy dokończyć dzieła, które rozpoczęły, czyli rozmnażać się. Więc zachęcamy. Jest to wbrew pozorom bardzo proste, zaczynając od tych najbardziej znanych nam kwiatów, maków, chabrów. Można rozpoznać, co w roślinie jest nasionem i potem przekładać to na kolejne gatunki, dlatego że różne rośliny mają różne mechanizmy, które pozwalają im się rozmnażać. Natomiast zasada jest zawsze to sama, nasiono musi dostać się daleko od swojej rośliny matecznej. Jeżeli będzie taka wola, to my bardzo chętnie pomożemy, pokażemy, poinstruujemy, czy zrobimy takie lekcje dla młodzieży, gdzie będziemy pokazywali. Natomiast jest to sprawa, która dzieje się przede wszystkim latem. Czasami na początku jeszcze września, ale niestety wypada to przeważnie w czasie bez szkoły. Natomiast gdyby była taka potrzeba, to my bardzo chętnie. I pozostając jeszcze chwilkę na tym terenie praktyki, pojawiają się takie głosy, że wysiewanie łąk kwietnych jest modne, ale też te łąki kwietne wyglądają w konkretny sposób. Tam jest dużo tych kwiatów, ta ich struktura jest taka, która ma być atrakcyjna dla odbiorcy. Natomiast łąki, które są, na których ta nasza bioróżnorodność może sobie rozkwitać, wyglądają też mniej atrakcyjnie i chciałabym, żeby Pani poruszyła ten temat i żeby wyczulić odbiorców na to, że jakiś tam skrawek, który no nie prezentuje się tak kolorowo i pięknie, również jest bardzo wartościowym terenem zieleni w mieście. Tak, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni poprzez obrazki w mediach, to są bardzo mocno kwietne przestrzenie, które oferują całe spektrum kolorów. Natomiast to nie są naturalne łąki. Takiej łące do prawdziwej dzikiej łąki no, jest kawałek. Te mocno kwietne łączki to są przede wszystkim zbiorowiska złożone z szybko kwitnących, ale też bardzo krótkotrwałych roślin obcych. To są gatunki, które nie są naturalne dla naszej strefy klimatycznej. Czasami można nawet spotkać na łąkach rośliny inwazyjne, które są zaprzeczeniem idei łąk kwietnych, tej właśnie mocno różnorodnej, bogatej przyrody. Dlatego ciężko jest to wytłumaczyć bez posiłkowania się obrazkami, bo te rośliny w zasadzie wyglądają dosyć podobnie. Natomiast istotą jest to, że teren, który jest kwietny, żeby był pożyteczny, nie musi być tą ferią barw. To jest tak, że wręcz im bardziej dziko, im mniej kwiatów, a bardziej zielono, tym więcej gatunków może z takiej łąki korzystać. Dlatego, że łąka to nie jest tylko dom dla zapylaczy, ale dla różnych innych organizmów, dla płazów, dla gadów, dla ptaków. One posilają się nasionami, które po przekwitnięciu takiej łąki na terenie zostają, kiedy ona już przestaje cieszyć oko. Wciąż jest siedliskiem dla bardzo szerokiego spektrum zwierząt, które z niej mogą korzystać w zasadzie przez cały rok. Stąd nie sugerujmy się
tym, czy łąka jest piękna, jeśli chodzi o cenę jej wartości. Czy mogę jeszcze? Państwu działaniu Fundacji Kwietnej zaintrygowało mnie pomysł na jeden z projektów, ponieważ wisianie takiej łąki, na przykład w mieście, jak wiem, jak to uczestnicy projektu mieli się okazję przekonać, to jest to też proces, są potrzebne zgody, ustalenia. Natomiast na Państwa stronie można wyczytać o takim pomyśle adoptuj łąkę. Nie ma tam zbyt dużo szczegółów, dlatego chciałam zapytać, bo brzmi to intrygująco, na czym polega ten projekt i sam pomysł. Tak, to jest projekt, który jeszcze jest w fazie koncepcji, natomiast ideą jest właśnie to, żeby zwrócić większą uwagę na naturalne, prawdziwe, dzikie łąki, półdzikie, dlatego że łąka jest środowiskiem antropogenicznym, to jest twór, który bez człowieka nie mógłby istnieć. I nie ma czegoś takiego jak dzika łąka, natomiast półdzika jak najbardziej, czyli łąka, która wymaga od człowieka zaangażowania w postaci koszenia. To, o czym wcześniej powiedziałam, czyli łąkę można, a wręcz trzeba kosić, żeby ona łąką pozostała. Natomiast to, co chcemy w ramach tego projektu zrobić, to właśnie pokazać różnicę między tymi kolorowymi łączkami, które są tak pożądane, dlatego że są bardzo atrakcyjne wizualnie, a tymi prawdziwie pożytecznymi łąkami kwietnymi, łąkami naturalnie występującymi na terenach wiejskich, które już są. Te łąki miejskie są bardzo fajne, dlatego że one mają ten wątek edukacyjny, zbliżają człowieka, trochę zmieniają wrażliwość i pozwalają zaakceptować, dlatego że my byliśmy przyzwyczajeni do takiego terenu, który jest uporządkowany, w mieście musi być równo, przestrzeżone, zielono i pięknie. Natomiast wymaga to bardzo dużo pracy, bardzo dużo zaangażowania i środków, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie dla przyrody. Te dzikie łąki, które już są, które są właśnie środowiskiem nie tylko dla zapylaczy, ale też dla większych zwierząt. To są ogromne przestrzenie, które ulegają degradacji. To są miejsca na terenach wiejskich, które są orane, albo zarastają gatunkami inwazyjnymi, albo po prostu chaszczowiskami. A bardzo istotne jest to, że taka wiejska łąka jest jednym z najbogatszych siedlisk w naszej strefie klimatycznej. Zaraz po takim dojrzałym starym lesie, no to łąka jest najlepsza dla przyrody. I chcemy trochę przyciągnąć uwagę właśnie do tych łąk, które już są, już funkcjonują i przenieść trochę dyskusję na tą stronę utrzymania tego, co już mamy, obok tworzenia nowych łąk. Natomiast założenia jeszcze cały czas powstają, więc potrzebujemy trochę czasu, żeby dopracować je, ale istota jest właśnie taka, żeby chronić to, co jest, przy okazji robienia nowych łąk. Bardzo dziękuję. I przełamać ten monopol, że teraz kolejne pytanie do pana Maurizio Delis. Czy możemy? Ponieważ był pan odpowiedzialny w projekcie za ten komponent aktywizacji społeczeństwa, za to, żeby cały proces dział się tak partycypacyjnie. Proszę nam powiedzieć, dlaczego jest to właśnie istotny komponent takich działań, bo teoretycznie moglibyśmy sobie wyobrazić, że zakładamy, że powstaje łąka, ktoś ją wysiewa i łąka funkcjonuje, natomiast założeniem projektu było zaangażowanie w to mieszkańców. Dlaczego jest to tak kluczowa sprawa? The idea to have the people to do the participation of the people is because we can have a lot of, goodwill from either the organization, the municipality, and all the organization okay. to try to do a change. But if we don't involve the people, it will be difficult to have any initiative. Okay.
Okay, and this is our experience here in Oslo, at least, and in different places where I have been working. Mauricio, Mauricio, let me translate, okay? Yes. Okay. Ważne jest, żebyśmy mieli zaangażowanie lokalnych władz, żeby organizacje się włączyły, ale najważniejsze jest to, żeby włączyli się ludzie mieszkający w okolicy, lokalna społeczność. Wobec tego no, projekty mają za zadanie aktywizację, włączanie i podnoszenie świadomości ekologicznej. Okay. And therefore, I mean, if you are going to work with the sustainability, you need to get the people involved. You have to have the people in, with you, and therefore the local participation is very important. And we have to be creative and use the methodologies and the technique that allow the people to participate. Dlatego musimy użyć różnych metodologii i technik, które pozwolą na włączanie się ludzi, czyli lokalnych społeczności. We are living now in a time of crisis. I mean, we have the pandemic, we have the now the war that is changing everything, and we have the climate change. And one of the overall, it has to be to create the feeling of community in the people. Because if the people are participating and they feel that it's part of something, it's more possible that you come with a clever solutions and clever participation of the people. Obecnie mamy różne kryzysy, nie tylko związane z pandemią, czy teraz obecnie z wojną, ale też ze zmianami klimatu. Dlatego tworzenie lokalnych społeczności, tworzenie poczucia jedności wśród ludzi jest bardzo ważne, ponieważ w ten sposób być może uda się stworzyć jakieś pomysły, jakieś coś nowego, kreatywnego i odpowiedzialność lokalnej społeczności za takie, za jakby za poradzenie sobie z sytuacją. Luckily, in the last time, we have get a lot of a new technique to make the people to get involved, like, for instance, the technology of the open space, the participatory budget, and several others that help us to get the people in an innovative way to participate and get involved at the local level. Dlatego powstają nowe techniki, które pozwalają brać udział szerszej publiczności. On wymienił dwie, które się nazywają Open Space i Participatory. What was it? Mauricio, Participatory? The technique? I think that perhaps I left them to be there for now. And if you have accepted another concrete example that I can share with you, and perhaps I'll be for the next day. Okay, no w każdym razie wymienił nazwy różnych technik, które pozwalają na połączenie, dołączenie lokalnych społeczności do jakiegoś pomysłu. I gdybyśmy byli zainteresowani, może podać jakiś bardziej konkretny przykład. Dziękujemy. W ramach działania organizacji, której jest Pan przedstawicielem, Change the World, udziela Pan porad, podróżuje po wielu miejscach, współpracuje też z mieszkańcami przy projektach. Czy miałby Pan jakieś pomysły na dalszy rozwój miasta Głowna, jakieś rekomendacje dla tego miejsca, ponieważ było Pan... Okay. So now I will translate the question. So you participate in many international projects. You visit different places, talk to different people. Would you have any ideas for a place like Głowno, for smaller town, something that we could use locally here?
Yes, by pastoral ideas. And I have been in different places and see different possibilities. And obvious, we have to see the local culture. You know, I mean, it's different from place to place. But I think that something can be better. I'm going to name some examples. Czyli tak, rzeczywiście bywam w różnych miejscach, poznaję różne pomysły. Ważne jest zawsze, jeżeli się jest w nowym miejscu, że poznać lokalną kulturę i jakby rzeczywistość. Ale tak, mam pomysły i się nimi podzielę. For instance, the participatorial budget that the where municipality, for instance, can put the little money for it to take place of the green place in the municipality. And they invite the people to talk about what they want to do, what they are more interested to get in their green place, and make a kind of process where you invite people to give concrete ideas, and in the planning process with the hand they vote, they can decide how what they want to do with this budget that they have. A, czyli tutaj jest taki element partycypacyjny i współpracy społeczności z Urzędem Miasta na przykład. Znajduje się jakaś przestrzeń, którą można by zagospodarować. Zaprasza się lokalną społeczność do dyskusji, do rozmowy o tym, co można by tam zrobić i wspólnie decyduje się o tym, co powstanie w tym miejscu. I know this example from a good example of that from Porto Alegre in Brazil and from Santiago in Chile, with the big municipalities that get involved and manage to get the people interested to come, to participate, to feel that they are part, an active part of the local community with this kind of participatory budget. Czyli przykłady takiego udziału społeczności podał z różnych miejsc, między innymi z Santiago de Chile. I tam właśnie, tam jest bardzo duża, duża taka gmina i tam wykorzystano właśnie taki sposób włączenia lokalnej społeczności i współdecydowania o przestrzeni. When you invite the people to have a meeting without agenda. Sorry, could you repeat, please? Another technique to make the people to participate is to use a technique that we call open space, where we invite the people to a meeting without agenda. Teraz mamy taki inny rodzaj spotkania, zwany open space, gdzie zaprasza się ludzi na spotkanie, ale nie ma tam, nie ma planu tego spotkania, nie ma agendy. It's here a little bit crazy that the people is going to a place where they don't know how they are going to talk about, but actually invite the people to talk about what they want to do in their local community. Tak, może się wydawać nieco szalonym pomysł zapraszania ludzi, tak bez powiedzenia im, po co w zasadzie są zaproszeni, ale jest to jeden ze sposobów sprawdzenia, przepytania, czy pytania ich o to, w jaki sposób chcieliby, co chcieliby uzyskać, co chcieliby mieć. This is a very good technique to collect the ideas and to know what is the people interested in. Czyli jest to sposób na pozbieranie pomysłów, zobaczenie, czym inni, czym ludzie się interesują, są zainteresowani. I have another example, but I don't know if I have time to this now, but I'll wait a little bit later. A nie wiem, czy mam jeszcze więcej czasu, żeby teraz więcej przykładów podać? Dziękujemy. Thank you. Tutaj pan Jakub wtrącił, że niektóre z tych wymienianych rozwiązań w naszym gruncie już funkcjonują, ale ja myślę, że teraz już oddamy głos panu Rafałowi Jaśkowskiemu, ponieważ już była już teoria, były jakieś pomysły na praktyczne działania i zadam teraz takie pytanie,
tak naprawdę dotyczące tego, czy projekt jest końcem, czy początkiem działań. To nie jest infantylne, natomiast chodzi o to, żeby uzyskać odpowiedź, jakie są plany na kolejne rozwiązania w Głownie. Ja myślę, że to pytanie trzeba zadać organizatorom. My jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy, zwłaszcza organizacji ekologicznych. Ja chciałbym przypomnieć, że miasto Głowno tym się różni od wielu innych samorządów, że poważnie traktuje inicjatywy organizacji pozarządowych, zwłaszcza współpracuje z ekologami. Nie traktuje ich w sposób taki, jak to się przyjęło w wielu już samorządach, że to są petenci, których trzeba się najszybciej pozbyć. Mamy bardzo dobrą relację z Fundacją Ażorower. To jest nie pierwsza inicjatywa, jaką razem realizujemy. I wydaje mi się, że jest ona na tyle cenna i tak bardzo się podoba mieszkańcom, co widzieliśmy zresztą na naszych stronach internetowych, na naszych profilach społecznościowych, bo to się spotkało z dużym zainteresowaniem. Właściwie nie było żadnych negatywnych komentarzy, wszystkie były niezwykle pozytywne. Więc myślę, że ta inicjatywa powinna być kontynuowana. Tego są zrozumieli mieszkańcy. Ale ja bym chciał się tu jeszcze odnieść do tego, co mówił pan doktor wcześniej i co mówił Mauricio. Otóż u nas ta partycypacja jest na bardzo wysokim poziomie. Nie tak dawno pracowaliśmy nad strategią rozwoju miasta Głowna i ja bym chciał państwu powiedzieć, że Głowno przez półtora tygodnia prowadziło warsztaty z mieszkańcami na temat tego, jak ma wyglądać miasto. I jeśli chodzi o kwestie związane z tą błękitną, zieloną infrastrukturą, to one były na pierwszym planie. To znaczy okazało się, że mieszkańcy stawiają szczególny nacisk na kwestię rozwoju miasta właśnie w tym kierunku. A że my chcemy nawiązywać do tradycji letniskowych Głowna, czyli była tutaj bardzo dobrze rozwinięta turystyka, zwłaszcza weekendowa, więc to się bardzo dobrze wpisuje w naszą strategię, która powstaje. Także mieszkańcy i urzędnicy, mieszkańcy i samorząd tu idą w jednym kierunku. Jeśli chodzi o kwestie związane z budżetem partycypacyjnym, on również istnieje, a ja przypominam, że miasto Głowno nie musi ustawowo realizować budżetu obywatelskiego, a robi to. Więc to jest kolejna rzecz. Jeśli chodzi o kwestie mobilności, to ja państwu przypomnę, że w Głownie jest bezpłatna komunikacja publiczna. Nie wiem, w wielu miastach w Polsce nie płacimy za bilety, jeśli chodzi o komunikację publiczną. Nie wiem. U nas się podróżuje za darmo. Co do jeszcze kwestii takich kontekstowych już. No, wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja w polskich samorządach. Do niedawna rynki miast były betonowane. Urzędnicy nie konsultowali się z mieszkańcami. W wielu miastach była afera z tego powodu, że ktoś nie przekonsultował remontu czy rewitalizacji tak zwanej, bo z rewitalizacją to wspólnego miało niewiele, ale to jest bardzo modne słowo ostatnio. Więc my w głowie tego problemu nie mamy. Zresztą jakie miasto w Polsce ma na rynku swojego miasta drzewo, finalisty drzewa roku? To jest właśnie w głowie. Więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o tego typu kwestie związane z próbą zbudowania takich relacji opartych właśnie na ekologii i na zrównoważonym rozwoju, no to nie mamy się czego, wydaje mi się, powstydzić. Tak, też nam się tak wydaje. Natomiast zapytałabym jeszcze o to, co się wydarzyło tutaj na potwierdzenie jest ten dokument. Tak jak Przemek wspomniał, jest to jakiś tam pionierski krok na tle innych miast, a proszę nam powiedzieć tak od kuchni, od zaplecza, czy to naprawdę było trudne do przeprowadzenia ten proces i do podjęcia ta decyzja? Tak myśląc w kontekście innych miast, żeby im to zakomunikować. Ja myślę, że kluczem do tego typu podjęcia tego typu decyzji jest przede wszystkim edukacja. To znaczy musi być organizacja, która nam wytłumaczy, jak ważny jest pewien problem, o którym sobie nie do końca zdawaliśmy sprawę. Ponieważ póki ktoś nam nie wyjaśni pewnej kwestii, no, nie musimy się wszystkim zajmować i nie musimy wszystkie dowiedzieć. Tutaj była kluczowa rola organizacji Ecorower, która to organizacja osoba właśnie Emila i tutaj Przemka z Instytutu Rotyckiego przyszli do nas i powiedzieli, że słuchajcie, no, jest problem poważny nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wiele krajów zabrania stosowania glifosatu. W Polsce cały czas on jest legalny, ale przecież nie musimy tego robić. I wyjaśnili nam po prostu, że to jest bardzo szkodliwe nie tylko dla przyrody, ale również dla ludzi, bo badania, które nam przedstawili,
z różnych miejsc, gdzie te badania prowadzono, gdzie w organizmie dzieci czy dorosłych znaleziono ślady glifosatu, no to są badania przerażające. Dlatego zdecydowaliśmy się, że najpierw fundacja zresztą to zaproponowała, żeby przeprowadzić to przez instytucje miejskie, przez szkoły, przez instytucje takie jak miejskie zapromunalne, które po prostu zajmują się utrzymywaniem czystości w mieście, żeby te glifosatu nie stosować, no i podpisali stosowne deklaracje. No i gdy już mieliśmy te wszystkie instytucje włączone w ten program, to postanowiliśmy też podpisać oficjalnie przez burmistrza akurat tego typu deklaracje, że Urząd Miejski w Głowie nie będzie stosował glifosatu. I istotne jest tutaj zwłaszcza to, że poprzez właśnie tego typu deklaracje my chcemy pokazać mieszkańcom, bo my nie mamy możliwości, żeby zmusić mieszkańców, żeby nie stosowali określonych środków, które są legalne i które można kupić wszędzie, tak? Ale możemy im pokazać, że my tego nie robimy, to, że to jest szkodliwe i zachęcać ich, żeby również to nie robili. Dlatego to jest serdeczne podziękowanie, zresztą burmistrz prosił, żeby podziękować fundacji za tego typu inicjatywę, bo to dzięki Fundacji Ekorower my po prostu jesteśmy tak naprawdę w awangardzie w Polsce i myślę, że mieszkańcy również nie będą teraz stosować, jak się zorientują, że to jest tak bardzo szkodliwe. Przepraszam, ja tylko słowo chciałem, ważne tutaj dodać wątek. Oprócz tego, że miasto jako miasto wyszło z taką inicjatywą i jakby przed szereg tutaj daje dobry przykład, to chciałem powiedzieć jeszcze o w sumie chyba 20 tak zwanych przestrzeniach wolnych od glifosatu, które powstały w ramach tego projektu, gdzie te przestrzenie jakby, znaczy to do tego programu pilotażowego dołączyły instytucje takie jak szkoły, przedszkola, jakieś tam inne instytucje użyteczności publicznej, które jakby zadeklarowały, że u siebie na terenie, na jakiejś tam przestrzeni, którą zarządzają, również nie stosują glifosatu, czy też w ogóle innych takich pestycydów i ogólnie chemii do pielęgnacji zieleni. No i to jest na pewno jakieś trzy też takie dodatkowe przestrzenie powstały również w Łodzi. Więc jest to na pewno też jakiś taki zaczyn, taki punkt wyjścia, gdzie można te kręgi gdzieś tam szerzej po prostu z tym iść w Polskę i chwalić się, tak zachęcać innych. Także takie początki na różnych płaszczyznach się powiedzieć, że i też i NGO-sy, tak, i Urząd Miasta, ale też jakby różne instytucje, nie wiem, przedsiębiorcy i tak dalej, mam nadzieję też dalej gdzieś tam, gdy będzie to pracowało. Dzięki. To kontynuując ten wątek, bo jest Pan kierownikiem do spraw promocji w urzędzie, czy fakt, że Głowno podjął te działania, że staje się takim zielonym miastem i wzorem do naśladowania, będzie istotną kwestią w promocji miasta? Kluczowo. To będzie kluczowa kwestia w promocji miasta. No już jest zresztą bardzo istotna. Wszystkie działania promocyjne skupiają się wokół takiej osi, rodzina, rekreacja. Wiadomo, że rodzina, rekreacja nie może przebiegać w zdegradowanym środowisku i w miejscach do tego nieprzystosowanych. Więc poprzez tą oś promocyjną, którą realizujemy, no chcemy, żeby mieszkańcy mieli możliwość spędzania wolnego czasu w przestrzeniach przyjaznych. Też jest kwestia niezwykle istotna, którą to już Państwo poruszyli, łąk kwietnych, ponieważ no, należy wyjaśnić mieszkańcom, że nieskoszona trawa w którymś miejscu nie jest efektem zaniedbania czy jakimś próbą ominięcia jakiejś ulicy czy traktowania mieszkańców może różnie, tylko jest to celowe działanie, które my wprowadzamy dla ich dobra tak naprawdę i dla dobra bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, więc to też jest nasza rola jako referatu promocji, aby wyjaśnić mieszkańcom, że pewne przestrzenie są zostawione same sobie, nie przez przypadek czy jakieś inne przyczyny, ale właśnie celowo są to kwietne łąki. Zresztą te, które powstały, no, cieszyły się taką popularnością, że myślę, że to nie będzie wielką trudnością, żeby mieszkańcom wyjaśnić, że to jest oczywiście dla ich dobra. Ale zrównoważony rozwój też polega na tym, żeby wyznaczyć takie miejsca, które też poprzez zarośnięcie trawą na przykład nie wprowadzają jakiegoś niebezpieczeństwa dla kierowców. To też jest bardzo istotne. Więc to jest nasza rola, żeby po prostu w ten sposób wyjaśniać mieszkańcom, jak ważny, cenny jest ten projekt i że to jest właśnie skierowane dla ich dobra i bezpieczeństwa. Tak, jasne. Jeśli można, ja chciałbym też dopytać.
bardzo często jednym z problemów, które pojawiają się w czasie takich innowacyjnych procesów, jest właśnie opór mieszkańców. Pan natomiast przedstawia tutaj bardzo dobrą, jasną stronę tej sytuacji. I zastanawiam się, czy jeśli chodzi na przykład o ten tytułowy nasz glifosat, czy łąki kwietne szerzej, to o czym pan powiedział, że w niektórych miejscach pozwalają państwo na to, żeby zieleń spontaniczna wchodziła, albo żeby przynajmniej te łąki i trawy utrzymywać w sposób przyjazny dla bioróżnorodności. To czy nie ma właśnie jakichś jednak konfliktów z mieszkańcami na tym tle, bo czasem się to zdarza? I jeszcze jedno pytanie, jeśli można, dwa od razu. Powiedział pan o procesach partycypacyjnych i rzeczywiście to, że tak poważnie państwo to traktują, to jest super. I to, że no właśnie jest budżet partycypacyjny, że nam ekspert z Norwegii tłumaczy, że są budżety partycypacyjne, a państwo odpowiadają, że tak w głównie już jest. To super, ale w tym kontekście i w kontekście zrównoważonego rozwoju i tej sprawiedliwości międzypokoleniowej chciałem zapytać o to, czy wśród procesów partycypacyjnych, które państwo prowadzą, są jakieś szczególnie ukierunkowane na dzieci i czy głos dzieci i młodzieży, tu widzę dużo młodzieży i to cieszy, czy głos dzieci i młodzieży jest w jakiś szczególny, poważny sposób uwzględniany? Dziękuję za te pytania. Pierwsze pytanie jest... No myślę, że dotyczy wszystkich samorządów. To zawsze oczywiście znajdą się osoby, które będą kontestować pewne rzeczy. Czasami kontestują to tylko i wyłącznie dlatego, żeby to kontestować. Natomiast ja bym chciał... Ja jestem z Łodzi, nie jestem z Głowna i chciałem powiedzieć tutaj, że Głowno jest specyficznym miastem, które rzeczywiście ma bardzo wysoką świadomość, jeśli chodzi o kwestie związane z, no, z taką może świadomością. Staram się to ująć w taki sposób, żeby wyjaśnić, bo chcę się posłużyć przykładem. Otóż proszę sobie wyobrazić, że Głowno wygrało dwa ogólnopolskie konkursy na wyszczepialność. To jest małe miasto, gdzie wydaliśmy 2 miliony złotych, bo byliśmy najlepiej w Polsce wyszczepieni na COVID. Więc to jest miasto, gdzie rzeczywiście ludzie, którzy słuchają, widzą pewne próby zachęty, pewne wyjaśnianie, jednak to działa, tak? Co do kwestii związanych z dziećmi, no to jest świetne pytanie, ponieważ profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, który współpracuje z nami przy budowaniu strategii dla miasta Głowna, zaproponował nam kilka rodzajów ankiet, żeby każdy z mieszkańców mógł się wypowiedzieć, i są specjalne ankiety, które były już przeprowadzone w szkołach podstawowych i średnich na temat w ogóle rozwoju miasta. I ja nie wiem, czy w jakimkolwiek mieście w Polsce pytaliśmy tak szczegółowo dzieciaki od 4 klasy podstawówki do 8 i licealistów. Nie wiem, czy tutaj państwo też wypełniali te ankiety w swojej szkole, ale mieliśmy mnóstwo odpowiedzi od młodzieży i dzieci na temat tego, jak widzą rozwój miasta. To było specjalnie dla nich skonstruowane pytania, żeby były zrozumiałe. Pod kierunkiem nauczycieli oni te ankiety wypełniali. I wydaje mi się, że te ankiety są już opracowane. Są bardzo ciekawe, interesujące wnioski z tych ankiet. I też idą w kierunku właśnie zielonej i błękitnej infrastruktury, można to tak najszerzej powiedzieć. Więc na pewno również słuchamy najmłodszych mieszkańców Głowy. Nie zabijcie mnie. Dziękuję za odpowiedź, za pytania. A teraz moje pytanie dotyczyłoby tego. Projekt pokazał, jak istotną wartością jest taka współpraca międzysektorowa właśnie. Organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta, słuchanie głosu specjalistów, ale też konsultacje społeczne. Czy tutaj, tak szeroko zadaję pytanie, kto z państwa będzie chciał, to proszę odpowiedzieć. Czy jesteście państwo w swoich działaniach właśnie nastawieni na taką współpracę i w jakich formach? Czy to musi się odbywać w ten sposób, że pan Emil przychodzi do Urzędu Miasta, czy na przykład, no nie wiem, jest jakaś plany, jakaś komórka przy Urzędzie Miasta, która w ten sposób działa, czy jakaś ścisła współpraca z organizacjami, czy może, nie wiem, Fundacja Sędzimira ma jakąś taką na stałe współpracę z innymi organizacjami, z urzędami, jak to w praktyce wygląda? Chętnie powiem o tym kilka słów.
Dlatego właściwie to moje pytanie o opór mieszkańców też trochę tego dotyczyło, ponieważ w ramach współpracy z różnymi interesariuszami no, często instytucje publiczne napotykają na sprzeciw i niektóre tematy kontrowersyjne mogą się szczególnie wydawać, takie właśnie jak ta mobilność i to, że wszyscy chcą jeździć samochodami, czy nawet to, jak kto utrzymuje swój ogród i czy tam stosuje glifosat, czy nie. Niektórzy mogą twierdzić, że to jest ich prywatna sprawa, ale mimo wszystko uważam, że władze miasta mają wpływ na to i to no, zarówno miękki i taki przede wszystkim i najlepiej, jeżeli takim uda się osiągnąć cel, ale czasem też potrzebne jest bardziej zdecydowane działanie i egzekwowanie różnych rozwiązań. No to tak tytułem wstępu, natomiast szerzej chciałem powiedzieć, że Fundacja Sensibla, czyli organizacja, w której działanie jestem zaangażowany, to taka organizacja, która wokół współpracy międzysektorowej właściwie i wokół partycypacji i współpracy międzysektorowej wszystko organizuje i tworzy. Fundacja Sensibla działa na rzecz zrównoważonego rozwoju i no uważam, że nie można tego robić w oderwaniu od lokalnego kontekstu i od potrzeb lokalnych interesariuszy. Również w temacie zarządzania terenem zieleni my napisaliśmy taki poradnik. Mam ze sobą kilka różnych publikacji Fundacji Sędzimira, które chciałbym Państwu zostawić oczywiście. I jeden z nich dotyczy międzysektorowej współpracy na rzecz zieleni w mieście. I w ramach tego poradnika opisujemy różne formy współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a społeczeństwem obywatelskim, różne formy aktywizacji mieszkańców, różne inicjatywy oddolne, różne formy takiego może trochę bardziej neoliberalnego czy korporacyjnego modelu zarządzania terenów zieleni, w której włączane są również firmy na zasadzie jakiejś współpracy bilateralnej i oferowania im jakichś korzyści. No, tego typu rozwiązania są powszechnie stosowane w Europie Zachodniej. W Polsce też coraz częściej możemy się z nimi spotkać, no więc warto o tym przynajmniej wiedzieć, jakie one są, a jest ich dużo. I my też jesteśmy jako organizacja takim pośrednikiem często w ramach naszych działań. Zbieramy czy sieciujemy różne samorządy czy różnych interesariuszy, którzy są zainteresowani jakimś tematem. I ostatnio takim bardzo spektakularnym przedsięwzięciem, które udało nam się wreszcie z sukcesem zakończyć, są standardy utrzymania zieleni w miastach. To jest taki dokument, który był wypracowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu i przez nas przy udziale wielu innych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie zielenią w innych miastach, które też zgłosiły akces do tego projektu. No i powstał taki dokument, który oficjalnie od razu został wdrożony w Krakowie i we Wrocławiu, no i w wielu innych miastach też jest perspektywa jego zastosowania. A Kraków i Wrocław to te, które w tej chwili są chyba na tobie, jeżeli chodzi o umiejętne, takie nowoczesne zarządzanie terenami zieleni w miastach. Więc tam jest bardzo dużo mowy właśnie o tym, jak zarządzać, jak na bieżąco, na co dzień utrzymywać te tereny zieleni, jak informować mieszkańców o wprowadzanych w tych terenach zmianach, jak identyfikować potrzeby mieszkańców co do przyszłych zmian i tak dalej. Także zachęcam Państwa również do sięgnięcia do tego dokumentu i podaję go jako przykład na takie kluczowe działanie różnych interesariuszy, czasem w ramach jednego sektora, czasem przekraczających granice jednego sektora, na rzecz osiągnięcia wspólnego celu. I zdecydowanie łatwiej i skuteczniej można te cele realizować w ramach współpracy. Wtedy eliminuje się też ryzyko potencjalnego sprzeciwu części, przynajmniej interesariuszy, na późniejszych etapach. Odpowiedział Pan właśnie na jedno z moich kolejnych pytań, bo chciałam zapytać o te standardy, bo wydaje się to fantastycznym rozwiązaniem, natomiast na ile jest to możliwe, aby te standardy zaimplementować w funkcjonowaniu małych miast, bo spodziewam się, że jednak jest jakaś różnica w ich funkcjonowaniu, tak w odniesieniu do miast jednak dużych metropolii, takich jak Kraków czy Wrocław, czy znając te standardy, czy wydaje się Panu, że są one właśnie pod takiej bezpośredniej?
Tak, tak, jak najbardziej są do zastosowania. No, oczywiście nie wszystko, no, wiadomo, że tam jest dużo na przykład szczegółów dotyczących tego, jak pojazdy, jakimi pojazdami, jak one mają być oznakowane i tak dalej, jak mają być przygotowani pracownicy. No, to wszystko zupełnie inaczej wygląda w dużym mieście jak Kraków czy Wrocław, a inaczej w małym mieście, w którym osób oddelegowanych do zarządzania zielenią jest znacznie mniej. Natomiast pewne ogólne zasady i pewne takie raczej ogólne kierunki z tego dokumentu jak najbardziej są do zastosowania w małych miastach i zresztą w proces były zaangażowane też małe miasta. W tej chwili nie jestem w stanie niestety powiedzieć, które dokładnie, natomiast no, wiem, że tam był przekrój pełen przez skalę wielkości miast w Polsce wśród tych, które były zaangażowane jakby w tym szerszym kręgu miast współpracujących. Ale to myślę, że bardziej jest pytanie do Pana, żeby Pan powiedział o tej międzysektorowej współpracy. Pan zwrócił uwagę, że na ulicy też machał w ten sposób. Przepraszam, bo ja tak siedzę, że nie wiem. To może oddam. Yes, I want to make a comment about participation. I support very much what my colleagues said about the local participation and with some examples, because it can be a good way to go different projects that they have been working. Chciałam tylko krótko coś na temat partycypacji, uzupełnić to, co tutaj Państwo mówili o partycypacji i włączaniu tych lokalnych społeczności. Here, for instance, in Oslo, the municipality have a button local to several small organizations who want to do something in exchange of cooperation with the municipality after one. Again, could you repeat? It was Oslo municipality cooperating with who? Like a group who want to have a place to dance, for instance, they can get part of the place to run, to dance, but after then, they can ask for some performance in different activities of the municipality. Nie do końca rozumiem, ale jest to przykład współpracy miasta Oslo z jakąś organizacją, która potrzebowała, i tu właśnie nie wiem, oni potrzebowali miejsca, żeby, nie zrozumiałam tego. W każdym razie polegało to na tym, że w zamian za to, że miasto, że ta organizacja coś postanowiła zrobić dla miasta, miasto udzieliło pozwolenia i jakby korzyści były obustronne, czyli organizacja coś robiła, natomiast miasto pozwoliło na to, dało na to miejsce, żeby taki przykład z Oslo tutaj podał. A group of artists also need a place to where to make an art exhibition and they get part of the local of the municipality to make this exhibition. And in change, they can get some picture or they can make an exposition in another activity of the municipality. Czyli tutaj mieliśmy grupę artystów, którzy potrzebowali miejsca dla siebie. Miasto takie miejsca im wyznaczyło i w zamian za to artyści tworzyli no, w jakiś tam sposób, animowali lokalną i pewnie też społeczność do jakichś artystycznych działań. Is another example of participation was that in Chile and a municipality didn't have enough money to take care of the public space, and they went around and see who neighbors had doing very nice stuff. They want to join them, it was in the public space, and they worked perfectly. Many of them were very willing because they really liked it, and they had that to make nice place in the municipality. Innym przykładem jest Chile, gdzie Urząd Miasta nie miał wystarczającej ilości pieniędzy, żeby zająć się publiczną przestrzenią, żeby ją zagospodarować i nawiązał współpracę z jakimiś drobnymi firmami, z osobami, które w danym miejscu po prostu prowadziły jakąś działalność
I te firmy zadbały o fragmenty zieleni publicznej przestrzeni wokół tego miejsca. W ten sposób poprawiając jakby wygląd całego miasta bezkosztowo dla urzędu. It was also said that all the people who don't have a, how you say, nothing to do in the municipality, this is a little town outside Oslo, where the older people didn't have too much to do, and then for the other side they had need for teachers in the kindergarten, and then they recruited several older people to be on hours in the kindergarten, and it was a very nice combination because they find something to do and they get people to working with the local municipality. Jeszcze inny przykład z Oslo. Tam z kolei były osoby starsze, które nie za bardzo miały zajęcia i postanowiono włączyć ich w opiekę, te osoby starsze w opiekę nad przedszkolakami, w jakiś sposób, żeby się przyczyniły do udziału po prostu zajęły się w przedszkolu dziećmi w ten sposób i włączono te starsze osoby, które czuły się niepotrzebne i w jakiś tam również miasto w ten sposób odniosło jakąś korzyść. Bardzo dziękujemy za te przykłady i myślę, że i odpowiedź pana Jakuba i tutaj przykłady od pana Mauricio dowodzą też tego, jak ta współpraca z mieszkańcami i współpraca międzysektorowa jest potrzebna i że jest na to naprawdę przestrzeń i dlatego jeszcze poprosimy odpowiedź pana Rafała Jasikowskiego. To są bardzo cenne inicjatywy, dlatego że ostatnio się obserwuje taką sytuację z budżetem obywatelskim. Nie wiem, czy to dotyczy innych samorządów, ale myślę, że też. Ponieważ no, jeszcze 10 lat temu, dekadę temu społeczeństwo było zafascynowane tą możliwością samemu zdecydowania to, co ma się pojawić w mieście. Były określone budżety na to przygotowane. Natomiast teraz obserwujemy, że zainteresowanie się zmniejsza zdecydowanie. Kiedyś mieliśmy kilkanaście pomysłów na inwestycje, teraz mamy ich zaledwie kilka. I też zauważyliśmy ten spadek zainteresowania i też troszeczkę monokulturę, jeśli chodzi o kwestie tego, co mieszkańcy oczekują. Głównie się sprowadzało do placów zabaw i tego typu inwestycji, chociaż były również bardzo oryginalne niektóre pomysły, ale właśnie w związku z tymi pomysłami tutaj od Mauricio, które usłyszeliśmy, myślę, że można to spróbować wprowadzić w życie. I my również już w tym roku myśleliśmy o tym, żeby właśnie budżet obywatelski zasugerować mieszkańcom, aby to był zielony budżet obywatelski. Czyli albo dodatkowo punktować, albo kłaść szczególny nacisk na projekty, które będą związane właśnie z błękitną zieloną infrastrukturą. I wydaje nam się, że oprócz tego, że pójdzie to w kierunku takim, jakim mieszkańcy oczekują, to dodatkowo jakby promocyjnie też zadziała, że być może taka sugestia ze strony urzędu spowoduje, że tych projektów będzie więcej i one będą też dosyć oryginalne i myślę, że się będą bardziej interesować tym budżetem obywatelskim, który niestety ostatnio obserwujemy, że już to zainteresowanie spada. Jeszcze dodatkowym rozwiązaniem było też może uruchomienie takich zielonych mikrograntów, tak jak to w regionie łódzkim też w niektórych miejscach funkcjonuje. No świetny pomysł. Mamy różne organizacje, które pewnie też korzystają z dotacji zewnętrznych i myślę, że tego typu inicjatywy byłyby dobrze widziane przez mieszkańców. Tak samo... taki fundusz sołecki też funkcjonuje, prawda? Tam są mikrogranty i też są pozyskiwane środki na różne inicjatywy tego typu, nie? Ale wydaje mi się, że też ciekawym pomysłem i rozwiązaniem było to uruchomienie jakiegoś funduszu, w którym właśnie młodzież mogłaby też swoje inicjatywy zielone podejmować. I wtedy takie działania, jak wysianie łąki kwietne, mogły być na miarę. Właśnie po tej debacie zbieramy te typy pomysły i inicjatywy, żeby później wprowadzać w życie. Okay. Czy nie powinniśmy już zadawać pytań? Nie, bo 14 mamy czas, także jeszcze 25 minut. Tak? Jeszcze mamy czasu. To może teraz daj mi mikrofon. Ja oddam albo panowie mikrofon pani Karolinie. Tak.
ponieważ Fundacja Kwietna prowadzi wiele również działań też na różnych terenach. Czy Pani, po tym co Pani usłyszała i dowiedziała się też o projekcie, miałaby jakieś pomysły dla Głowna na takie praktyczne rozwiązania? Dla Głowna jako miasta, no, myślę, że jeszcze za wcześnie... Dla Głowna jako miasta myślę, że za wcześnie na to, żeby oferować pomysłami, natomiast na pewno mam pomysły dla mieszkańców, którzy mogliby się w działania włączyć. Jeżeli łąki już są, to te nasiona, o których rozmawialiśmy, ten potężny rezerwuar mógłby świetnie przysłużyć się do temu, żeby takie łączki mogły powstawać nie tylko na terenach publicznych, ale także w prywatnych ogrodach czy w doniczkach. Pomysł zbierania nasion i dystrybuowania ich w ten sposób do mieszkańców wydaje się łatwy, miły i przyjemny, a przy okazji bardzo pożyteczny. Gdyby była wola ze strony miasta, to bardzo chętnie rozprzemy samorząd w tym, żeby z takich łąk korzystać właśnie na rzecz mieszkańców. Prowadzimy takie działania z Krakowem, o którym wspomniał Jakub. W zeszłym roku, w tym roku, rozdaliśmy 50 tysięcy porcji takich balkonowych nadłączek, które służyły właśnie tej aktywizacji mieszkańców. To były działania, które były skierowane również z dużym naciskiem na seniorów, na to, żeby te mniej zaangażowane grupy społeczne włączać w działania, przybliżać ich do natury i pokazywać, że można, że nie tylko miasto i nie tylko to, co przyjdzie z zewnątrz, ale też każdy człowiek jest w stanie zrobić coś dobrego, nawet jeżeli jest to mała doniczka z kwiatkami, to jest to coś, co pomaga i człowiekowi, i przyrodzie, bo dla przyrody no to wiadomo, to jest małe działanie, ale nawet taka mała doniczka potrafi przyciągnąć całe mnóstwo zapylaczy, a człowiekowi pozwala odzyskać wiarę w to, że można i że praktycznie z niczego, czyli z kilku nasion, przy odrobinie zaangażowania może powstać coś całkiem sensownego i dużego. Także gorąco zachęcamy, jeżeli będzie wola, to chętnie zaangażujemy się w takie działania. I dobrze, to nasz nam był oczywiście dystrybuowany bezpłatnie dla mieszkańców. Okej, dziękujemy bardzo. Widzę jeszcze, że pan Jakub odczuwa pewien niedosyt. I chciałby też jakimiś pomysłami się z nami podzielić, bo rozumiem, no jest dużo wątków, jest dużo spraw do rozwiązania, ale na pewno możemy sobie jakiś taki szereg pierwszych, realnych, dostępnych spraw zaplanować. Dziękujemy. Ja chciałem jeszcze powiedzieć o tych sprawach globalnych, że chociaż mówimy o lokalnej skali małego miasta, to nie możemy odrywać tego, co dzieje się na świecie. I jeśli chodzi o środowisko, no to łąki kwietne pewnie w dużej mierze odnoszą się do kwestii bioróżnorodności i do tego, że wspomagamy zapylacze, zarówno te udomowione czy hodowane właściwie, jak pszczoły czy różne inne dzikie zapylacze. Jeżeli eliminujemy glifosat, no to też po to głównie, żeby pomagać bioróżnorodności i żeby chronić zdrowie ludzkie. No, ale jeśli chodzi o tą błękitną i zieloną infrastrukturę w szerszym kontekście, to powinniśmy to postrzegać w kategoriach adaptacji do zmian klimatu. I oczywiście lokalnie znowu może się wydawać, że ten problem w takim mieście jak Głowno nie jest tak poważny, że tutaj nie jest tak, nie ma tej betonozy, o której zresztą mówiłem wiosną. Nie ma takiej dużej powierzchni wybetonowanej w ogóle w mieście, nie tylko na rynku, ale w ogóle w mieście. To z jednej strony cieszy, no ale chodzi o takie kwestie jak na przykład zarządzanie wodami opadowymi i połączenie zieleni z tematem wód opadowych i zatrzymywania tych wód opadowych. Tworzenie takich mikrorozwiązań typu jakieś niecki chłonne czy rowy chłonne, takie rzeczy, które pomagają w zatrzymaniu wody, kiedy jest jej naprawdę dużo i w poprawie mikroklimatu. Czyli z jednej strony zatrzymują też te zanieczyszczenia, które te nadmierne wody opadowe w pewnym momencie zebrane gwałtownie wypłukują z powierzchni miasta. Lokalnie próbują, zapobiegają na przykład wpłynięciu ich na większą skalę do zalewu. Także to też warto pamiętać o tego typu rozwiązaniach.
I właśnie zawsze o tym, żeby kwestie zieleni łączyć z wodą, że jeżeli zakładamy jakieś łąki kwietne, czy chcemy, aby jakieś tereny zieleni wyglądały lepiej, no to zwykle albo potrzebujemy wody, żeby je podlewać, albo musimy pomyśleć o rozwiązaniach, które będą jakby samowystarczalne, czyli te łąki kwietne stosować, które nie wymagają podlewania, albo zadbać o to, żeby ta woda opadowa była odpowiednio zatrzymywana w krajobrazie przez dłuższy czas, tak aby zapotrzebowanie roślin na wodę można było w ten sposób zaspokoić. Także tyle chciałem dodać. A ta kwestia, że właśnie łąki kwietne nie wymagają podlewania, ładnie się nam łączy tak naprawdę z ekonomią też funkcjonowania miasta. Bo czy sam ten argument nie jest na tyle silny, że jest to po prostu oszczędność dla miasta, więc czy nie ułatwia podejmowania decyzji o ich posiadaniu? Myślę, że słowo oszczędność w ostatnim czasie jest wyjątkowo popularne i wszystkie samorządy wprowadzają oszczędność, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie energii, ponieważ koszty energii poszły w górę chyba najbardziej od 30 lat, gdzie istnieje właściwie samorząd. Więc jak najbardziej, to jest kolejny argument. Myślę, że to wszystko, o czym powiedział pan doktor, będziemy analizować wspólnie z profesorem Andrzejem Sztando, bo strategia, która powstaje, też ma dać odpowiedź na wyzwania związane ze zmianą klimatu. Bo nie da się teraz zrobić strategii, która by abstrahowała kompletnie od tego tematu. Więc kwestie związane z zatrzymywaniem, rezerwuarem wody w ogóle w mieście. My akurat mamy tą dobrą sytuację w głowie, że mamy trzy rzeki, które się łączą, a naszym problemem głównym jest naszym problemem jest raczej to, że do zalewu Rożyszcza, który jest takim naszym centralnym akwenem, który pełni funkcje rekreacyjne, też krajobrazowe, no wpływa rzeka, która jest zanieczyszczona w jej górze. I my jako miasto nie mamy wpływu na to, jak spływają zanieczyszczenia. To trzeba też rozwiązywać kompleksowo, we współpracy z Wodami Polskimi. A wiem, że to należy, Wody Polskie są organizacją scentralizowaną. I jeżeli nie interesuje Wody Polskie Odra, no to o czym możemy mówić, gdy myślimy o Mrożywce, tak? Czy o Rodzie, nie wiedzą, że takie rzeki istnieją w środkowej Polsce. Więc to jest problem główny. Natomiast to wszystko, co Państwo mówią na temat pewnych takich urządzeń, które mają magazynować wodę, w ogóle rozwiązań, które proponujecie, zresztą zapoznamy się również z tymi publikacjami, myślę, że będą wykorzystywane później w naszej strategii, no a strategia będzie potem wprowadzana w życie. Panie Jakubie, czy te standardy, które opracowaliście w ramach jednego projektu, jaki one mają związek właśnie z ekonomią w miastach? Czy przekładają się właśnie na jakąś taką większą oszczędność? Bo jeśli myślimy, że i nasza debata, i ten projekt, i to te decyzje główne mają być takim wzorem do naśladowania, i że chcemy, żeby to było w innych miastach też się zadziało, to może też ten argument ekonomiczny jest istotny do zachęcenia do podejmowania tych decyzji. Akurat standardy nie dotyczą ekonomii czy gospodarki, no o tyle tylko, że oczywiście zawsze są związane z zarządzaniem terenami zieleni środki, jest budżet na to i trzeba go wykorzystać, ale tu nie. Ale nie czy te wypracowane rozwiązania nie pokazują, że będzie ta oszczędność w tym kontekście? No bo jeśli zamiast obszarów zielonych, które łożymy na ich pielęgnację, na nawadnianie, zakładamy sobie, że miasto będzie konkretny obszar, to będą właśnie na przykład łąki kwietne, trzymając się już tematu, to czy to się nie przekłada tak naprawdę jeden do jeden na oszczędność? Dobrze, no w takim sensie oczywiście, w takim sensie oczywiście można mówić o oszczędności. Bo może pierwszą oszczędnością jest to, że każde miasto może stosować te standardy, że to jest open source, czyli każdy kto chce, może te standardy zaadaptować do własnych potrzeb albo wziąć je po prostu w całości z dobrodziejstwem inwentarza. Także to jest oszczędność, nie trzeba wypracowywać własnych standardów.
Inne oszczędności, no rzeczywiście można mówić o tym, że no tak, no jest to dość oczywiste, że jeżeli nie będziemy kosić, nie będziemy po tych dodatkowych kosztów związanych z koszeniem ponosić z dmuchawami, z benzyną czy z ropą do tych dmuchaw, co leży, co tam jest potrzebne i z innymi tego typu właśnie technicznymi rozwiązaniami związanymi z zarządzaniem. No, że jeżeli pozostawimy jakieś fragmenty tych terenów zieleni dla bioróżnorodności, to właśnie tego typu kosztów nie będziemy ponosić. No, więcej tam jest nacisku na to, żeby części terenów zieleni, no, żeby bardziej zapobiegać na przykład degradacji zieleni, niż żeby oszczędzać. W pewnym sensie też to powoduje jakieś oszczędności. Ale jeżeli zapobiegamy degradacji zieleni, to chodzi przede wszystkim o to, żeby ona nam dostarczała cały czas tych korzyści, które najczęściej nazywa się usługami ekosystemów obecnych. Czyli jeżeli chcemy, żeby zieleń dostarczała nam tych korzyści, no to powinniśmy świadomie nią zarządzać i starać się nie szkodzić jej na tyle, na ile to jest możliwe. I kiedy mamy jakieś procesy inwestycyjne w mieście na przykład, no to stosować standardy utrzymania terenów zieleni polegające na tym, żeby chronić zieleń w ramach tych procesów inwestycyjnych na różne sposoby. Jest bardzo wiele różnych sposobów, które również opisujemy w poradnikach, opisane są częściowo w standardach, więc tak, no to w tym sensie lepsze zarządzanie zielenią powoduje oszczędności. Oszczędności mogą też wiązać się z tym, w tym kontekście oszczędności wiążą się przede wszystkim z unikniętymi kosztami, i z tym, że zachowujemy korzyści, które ekosystemy nam dostarczają. Tak, myślę, że bardzo istotnym wątkiem jest to, żeby nie degradować, żeby później nie ratować. Ale widzę, że pan Mauricio od dłuższego czasu podnosi rękę, także oddamy głos. Sorry, we had some problems with voice. Could you repeat, please? Yes, I can report the what our colleague was talking about according to say the water and energy taking care of the public space and the forest, because in Santiago and in Spain, they have started to use local trees that traditionally to find in the place. And then these local trees are more adapted to the climate and they don't need much care. Mm-hmm. Czy pan się tutaj chce odnieść do tych oszczędności, jakie mogą wynikać z innego rodzaju zarządzania zielenią, z lepszego zarządzania? I podaję przykład Santiago. Się, gdzie wykorzystano, sadzono drzewa, ale zawsze były to drzewa lokalne, ponieważ one się lepiej przyjmują i jakby więcej korzyści przynoszą niż sadzenie czegoś obcego. I know that they already have done a they have made some calculation and economically they use less money when they plant these traditional trees that are local. I no, oszczędność była taka, że tam policzono, że sadzenie tych lokalnych drzew, które się szybciej przyjmowały, które lepiej się rozwijały, przyniosło rzeczywiste oszczędności dla miasta. The other thing that we can connect this idea is why not, for instance, sign that the donors want to focus on tourists, why not to use locally fruit trees and locally pastures that can produce food in the public space, for instance. And this can be an attractive for people to come and see. I tutaj jeszcze taki pomysł, jeżeli stawia się na turystykę, to być może można wykorzystać drzewa owocowe, które rosną w danym klimacie, których być może wtedy byłyby atrakcyjne dla osób, które by przyjeżdżały, które by mogły również skorzystać z tych drzew. You find examples of them already in several countries. I w kilku krajach właśnie tak się robi, że obsadza się drzewami owocowymi. I sign for the next one. Thank you.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tak, ja jeszcze chciałam dodać w kontekście tego, co powiedział Maurizio. Takie rzeczy dzieją się też w Polsce. To i jeśli chodzi o wykorzystanie roślin rodzimych, to łąki są idealnym przykładem tego, to o czym mówiłam wcześniej, czyli odróżnienie łąk dzikich od łąk tych ozdobnych, no to te dzikie to są właśnie łąki z rodzimych gatunków roślin, one dlatego się tak świetnie przyjmują, że to są rośliny, które są charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej i po prostu się tutaj dobrze odnajdują, nie potrzebują nawadniania, to o czym też było wcześniej mowa o tych oszczędnościach, łąki z założenia nie powinny być podlewane. To na tym polega ich fantastyczne działanie, że one niczego nie potrzebują, potrzebują spokoju i skoszenia raz albo dwa razy do roku i to jest wszystko. Natomiast jeszcze wracając do tematu przewodniego naszej debaty, czyli co dalej, myślę, że następnym bardzo słusznym krokiem jest stworzenie kolejnych przestrzeni, my je nazywamy ogrodami bioklimatycznymi, które właśnie są stworzone jedynie z rodzimych gatunków roślin. To są i drzewa, i krzewy, to są fragmenty obszarów, które nie tylko są obsadzone roślinami, ale są też takimi rezerwuarami wody, o których mówił Jakub. My tutaj myślimy głównie o ogrodach deszczowych przy większych powierzchniach, bo właśnie zbiornikach retencyjnych, o takich miejscach, które pozwalają tą wodę magazynować w czasie ulewnych deszczów, a jednocześnie wykorzystywać ją wtedy, kiedy te deficyty wody występują. Więc jeśli w kontekście dalszych kroków chcieliby Państwo wykonać kolejne kroki, to myślę, że takie tworzenie dzikich przestrzeni, one czasami nie wymagają praktycznie nic oprócz drobnego uporządkowania i nadania im takiego sznytu, że to nie jest tak zupełnie nieużytek, a coś. Jest to bardzo łatwe do zrobienia, bardzo proste, jednocześnie super przyjazne dla przyrody, także to już się dzieje w Polsce. Myślę, że Głogów mogło być kolejnym miastem, które takie rozwiązania zastosuje. Bardzo dziękuję. Nigdy nie zarządzałam miastem jeszcze. Natomiast myślę, że ta suma poszczególnych oszczędności, które tu nawet były wymienione, przy tej skali, to jest już konkretny wymiar, plus ten zasób tak naprawdę darmowy, wiedzy, pomysłów od społeczeństwa, zasób w postaci doświadczenia i wiedzy organizacji pozarządowej z danego terenu i ekspertów. To jest takie bogactwo na wyciągnięcie ręki do wykorzystania właśnie w miastach, w małych miastach. Dokładnie. Ja chciałbym przypomnieć, że na sali jest pani burmistrz, jest pan przewodniczący Rady Miejskiej, pani wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, są radni, więc to nie tylko ja tutaj sobie rozmawiam, ale wszyscy tego słuchają i myślę, że wyciągną sobie odpowiednie wnioski i są pewnie bardzo wdzięczni za tego typu inicjatywy. Też bardzo dziękuję. Dziękujemy też Maurizio za te wiedzę szerszą niż to, co wiemy z naszego polskiego gruntu. I teraz mamy chwilkę na pytania od publiczności. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapytać o coś? Będziemy to... Tak, tak. Bardzo się cieszę, że do tej debaty doszło, proszę Państwa, ale jak jest debata, to nie może być tak różowo, tak pięknie, tak świetnie. Muszą być też i jakieś ciemniejsze strony. Na początek powiem, że my jako samorządowcy oczywiście mamy innego wyjścia i bardzo dobrze, że mamy innego wyjścia. Musimy iść w kierunku właśnie ekologii szeroko rozumianej. I bardzo dobrze, bo mamy właśnie rodzinną rekreację, mamy dwa znakomite głównie wartości, wie jak zalew, woda i las. Ale powiem Państwu, że niestety trochę tego dziewczyn musimy wylać w tym momencie, ponieważ żyjemy w czasach, gdzie realia są takie, jakie są. W tym momencie opał jest na wagę złota, prawda? I już teraz obserwujemy, że wkoło lasy nasze, nasze piękne lasy są wycinane. Uważamy, że nie jest to polityka normalna, bo zauważyliśmy zbyt duży wycinkę lasu w okolicach naszego miasta, gdzie nasze miasto jest właśnie słynie z lasów i z zalewu. Burmistrz musiał wystąpić już do nadleśnictwa i wczoraj nam z nim powiedział, że wystąpił, żeby przedstawić tam grafik właśnie tej wycinki lasów, czy to jest wycinka tylko spowodowana tą gospodarką opałem, czy po prostu rzeczywiście są to wycinki palowe. Druga rzecz, proszę Państwa, glifosat.
W tym temacie mogę troszeczkę się wypowiedzieć, ponieważ jeszcze parę lat temu ten sam środek w sadownictwie. Proszę Państwa, nie ma nic innego, żadnego zamiennika, który ten glifosat by mógł w sadownictwie wyeliminować. Oczywiście można produkować sad, znaczy jabłka główne generalnie, czyli tam, gdzie drzewa są. Można zwalczać sady, chwasty mechanicznie. To ja już robię od jakiegoś czasu, ale proszę Państwa, jabłko przemysłowe, bo takie produkuję od kilku lat, cena w tym roku 30 groszy. Litr oleju napędowego ponad 7, prawda? I inne środki również. Żeby produkować jabłko jakiekolwiek, chociaż do przemysłu, żeby się nadawało, musicie wykonać przynajmniej kilka oprysków tych podstawowych, ale nie kilka, dziesiąt, bo 20 kilka trzeba byłoby zastosować środków ochrony roślin, żeby produkować jabłko na eksport. Więc tutaj niestety te realia ekonomiczne no, odgrywają jakąś rolę, no bo rolnik, jeżeli chce utrzymać rodzinę, no, ma to gospodarstwo rolne i z tego żyje cała jego rodzina. Glifosat jest, wiemy o tym, że to jest to wielka trucizna, ponieważ zalega w glebie bardzo długo. Są ślady również w produktach, tak jak jabłku. Parę lat temu było bardzo fajnie, bo na przykład na eksport wysyłając jabłka, wiem, że one były, jak na zachód były wysyłane oczywiście, była kontrola właśnie tych śladów glifosatu w owocu. Jeżeli okazało się, że jest, po prostu eksportu nie można było tam w tym kierunku zapoznać. Ale proszę Państwa, no, wygrywa niestety ekonomia w tym momencie i dlatego tutaj bardzo fajnie, że powiedzieliśmy i co dalej. Uważam, że należałoby dalej właśnie instruować, dalej właśnie uczyć, dalej właśnie rolnikom dać coś w zamian. Mieście głównie jest około 20 nowych gospodarstw rolnych. Dużo, niedużo, ale jest. I sadownictwo to jest głównie tą produkcją sadowniczą, więc na pewno glifosat, mogę powiedzieć na pewno, jest używany. Ponieważ używając glifosatu wykorzystuje się dwa opryski w sezonie na chwasty. Natomiast inne środki produkcji do zwalczania chwastów trzeba by stosować 4-5 razy w ciągu sezonu. Więc łatwiej jest przelicznik po prostu. Niestety jeszcze jakiś czas rolnicy podejrzewam będą wykorzystywali ten glifosat. Chyba, że no, nasi włodarze z góry, bo na razie to no, nie ma niestety od naszych władz żadnych takich no, wytycznych, żadnych ustaw, żeby po prostu tutaj coś się zmieniło. Całe szczęście, że mamy oddolne inicjatywy, tutaj Emil i cała ta Fundacja Ekorower jest tego przykładem i możemy chociaż małymi kroczkami coś zrobić. Ale to jest, uważam, że na dzień dzisiejszy, no niestety, no nie tak dużo, ponieważ musimy coś zrobić, żeby ci, którzy najwięcej stosują tego glifosatu, byli na tyle uświadomieni, żeby mogli, albo żeby dostali po prostu coś w zamian. No bo, cóż proszę Państwa, 3 tony jabłka po 30 groszy, no to wiem, jaki to jest zarobek, tak prawda? Nie ma w ogóle mowy o zarobku no, w tym momencie. Więc co za coś. Tak troszeczkę, żeby dodać tego dziewczyny, bo niestety rzeczywistość taka jest, jaka jest. Dziękuję. Ja jak mogę, to się chętnie odniosę do tych pytań. Znaczy do tych wątków. W kwestii glifosatu i alternatyw dla glifosatu. Ja znam alternatywę, która nazywa się środki na bazie kwasu pelargonowego, czyli naturalna chemia. To jest jedna alternatywa. Drugą alternatywą są pasy kwietne. To jest, pasy kwietne mają być w przyszłym roku dofinansowane jako jeden z ekoschematów przez państwo. I te pasy kwietne, w zasadzie za kilka dni będzie odbywała się piąta konferencja, którą współorganizujemy w tym temacie. To jest z jednej strony sposób na ograniczenie używania chemii, a z drugiej strony też sposób na wsparcie bioróżnorodności. Także gorąco zachęcam do przyjrzenia się tej inicjatywie, bo są sposoby, są badania naukowe, które potwierdzają skuteczność takich rozwiązań. Oczywiście no, wyniki nie są porównywalne do prowadzenia sadów w uborze herbicydowym, natomiast korzyści są no, niewspółmierne. Także gorąco zachęcam, są alternatywy i warto to śledzić.
To znaczy nie, ja się też odniosę jeszcze do tego, co Pan tutaj powiedział. Co prawda nie jestem ekonomistą i być może tutaj fajnie jakby Kuba, być może podłapiesz, o co mi chodzi i wspomożesz trochę, żeby jakoś to tak prościej wytłumaczyć, bo to, co Pan mówił o tej ekonomii, no to nie wiem, ja się zupełnie z tym nie zgadzam, albo po prostu ja jakoś inaczej postrzegam cały ten proces i jakby, bo dla mnie to jest jakby totalna amatorszczyzna, myślę teraz w takich kategoriach, że ta ekonomia, ale tak naprawdę, no gdzie są to na przykład koszty zewnętrzne, o których Kuba tutaj wcześniej mówił, czyli, no nie wiem, niszczenie środowiska, czy nie wiem, jak karmimy się nisko wartościowo przetworzoną żywnością, no to później chorujemy, później musimy się leczyć. No jakby cały ten to jakby łańcuszek, tak? Więc tak naprawdę co z tego, że my wyprodukujemy taniej, napchamy tego na rynek i tak połowę zmarnujemy, bo statystyki są zatrważające w tym względzie, czyli po prostu no, większość tego, co hodujemy, uprawiamy, to i tak trafia później na śmietnik. Kwestia dystrybucji żywności i tak dalej również tutaj wchodzi w grę. No i czy w ogóle potrzebujemy na siłę produkować, w sensie na ilość, tak? No dobrze, no możemy po 30 groszy, czy tam, nie wiem, po 20 wyprodukować 1000 ton, który później tak się większość zmarnuje, albo w ogóle poszczególne gospodarstwa domowe mają też problem z jakimś takim kalkulatorem i z dobrym wymierzeniem, ile powinno się tej żywności tak naprawdę kupować i że nie w ilości, ale w jakości jest kwestia, więc mówię, ekonomia ekonomią, natomiast te rachunki nie są wcale takie proste. Mam wrażenie, jak Pan tutaj przedstawił i wręcz nie uwzględniają jakichś tam zmiennych, które są zupełnie inne niż tylko produkowanie na ilość, tak? Proszę, ale tak skrócę. Ja rozumiem, że Pan akurat nie produkował nigdy takiej produkcji jak sadowniczej i może Pan łatwiej o tym mówić, natomiast ja powiedziałem tak i to powiem jeszcze jedną rzecz. Ja wycinam już od iluś lat ogród jabłoniowy, ponieważ mi się to nie opłaca. Wycinam. Będę miał za 2 lata dobry opał na zimę. Także to nie jest tak, że ja produkuję tyle i robię. Proszę Pana, proszę porozmawiać sobie z rolnikami, naprawdę, którzy mają na utrzymaniu rodzinę i którzy chcieliby utrzymać tą rodzinę na jakimś poziomie. To nie jest tak, że oni nie są świadomi tak do końca, ale powinni dostać troszeczkę jakiejś pomocy, żeby mogli rzeczywiście robić to ekologicznie. Chcieliby tego. Tylko, że realia są takie, jakie są. Ja odbieram tutaj Pana, ja się nie obrażam, że Pan powiedział na mnie, że ja tutaj coś nie rozumiem i tak dalej, nie jestem świadomy. Nie. Ja proszę Pana, jestem świadomy tego, bo powiedziałem, że samorządowcem jestem tam już kilka ładnych kadencji i uważam, że ekologia musi być stosowana, jest to przyszłość dla ludzkości. Natomiast niestety oddolne inicjatywy są. Emil jest tutaj najlepszym tego przykładem. No to będę mógł uczeń swego czasu. Bardzo mnie to też cieszy, że takiego ucznia miałem, który rozumie tak super tą całą mówiąc, ekologię. Ale proszę zrozumieć, że rzeczywistość jest rzeczywistością i jeszcze niestety przez jakiś czas będziemy tą rzeczywistością zaklinani. I proszę mi nie mówić, że ja nie wiem o czym mówię. Naprawdę, mówię o rzeczywistości. Dziękuję. Dziękujemy. Ja jeszcze tylko dodam, że ceny jabłka po 30 groszy za kilogram to jest na skupie, ale producenci, znaczy odbiorcy, znaczy konsumenci, my kupujący te produkty wyprodukowane, po prostu my musielibyśmy być przygotowani na to, że zapłacimy więcej albo pośrednik jakoś mniej zarobi, tak? Tak, tylko właśnie my płacimy dużo więcej, a rolnicy muszą wyprodukować no, za darmo praktycznie. Tak, proszę bardzo. Ja jestem przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu. Chciałam trochę z innej strony tutaj zabrać głos, bo nie będę, broń Boże, wypowiadać się w imieniu rolników, bo się na tym nie znam po prostu. Jestem emerytowanym nauczycielem z 42-letnim stażem, biologiem.
Więc bardzo są bliskie te tematy ochrony środowiska. I chciałam powiedzieć tylko tyle, że edukacja powinna się zacząć tak jak zwykle, od początku, od szkoły. Dzieci bardzo lubią takie zajęcia. Pan Emil, bo tu wiem o czym mówię, bardzo chętnie uczestniczy, prowadzi takie zajęcia. Dzieci są zachwycone tymi zajęciami i uważam, że ta pana działalność jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. To pani też na pewno to potwierdzi. Jeszcze jak pracowałam w szkole, oczywiście brałam również udział z dziećmi w takich zajęciach i naprawdę one są niezwykle istotne. I to uważam, że właśnie ta edukacja powinna się zaczynać od najmłodszych dzieci. Uważam, że jako przewodnicząca tej komisji chyba będę chciała zainteresować szkoły przede wszystkim tą działalnością, żeby przy szkołach mogły powstać takie chociaż mini łączki, żeby dzieci miały, chociaż tak naprawdę wiem, że przynajmniej w mojej szkole, w której pracowałam, jest super taki ogród ekologiczny, gdzie dzieci fantastycznie mogą też i przebywać, i uczyć się różnych fajnych rzeczy, ale myślę, że ta łączka również tutaj zda swoje zadanie. I tak jak mówię, jestem zachwycona działalnością pana Emila i jestem jego orędowniczką, jak najbardziej będziemy go wspierać w jego działalności i chętnie współpracować. Także ja tu przepraszam, że nie w temacie panu, ale myślę, że to jest również istotne. Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czyli nasze spotkanie jest kopalnią nie tylko pomysłów, ale i deklaracji, bo tutaj kolejne padają. Dziękujemy. Tak, jasne, proszę. Ja jestem dyrektorem przedszkola numer 1 w Łomnie, tutaj w sąsiedztwie, w parku, także mamy teren bardzo bioróżnorodny i przepiękny. I też tutaj właśnie, no kontynuując to, co pani przewodnicząca powiedziała, współpracujemy systematycznie z Emilem. Bierzemy udział w tych obu projektach. No cieszymy się, że tutaj miasto Łomno i na nasz organ wspiera te działania i tutaj inicjuje. Także mamy też zasadzoną łąkę kwietną w wykonaniu dzieci, tutaj też przy współudziale Emila. Planujemy posadzenie kolejnej łąki, ponieważ chcemy dzieciom pokazać, jaki wpływ położenie tej łąki ma, czyli środowiska, tak? Ona została posadzona w tej chwili w takim terenie troszkę zacienionym, więc jest bardzo wybujała, ale mało w niej na przykład kwiatów, tak? I teraz mamy kolejny pomysł z Emilem, żeby posadzić na dniach kolejną łąkę w miejscu bardzo nasłonecznionym, żeby dzieciom pokazać tą różnicę. Także tutaj deklaruję w imieniu wszystkich przedszkoli, nie tylko miejskich, ale też prywatnych, że będziemy tutaj jak najbardziej podejmować działania, współdziałać. Na pewno oprócz tych łąk zasadzimy jakieś kąciki ziołowe, no i też na pewno pojawią się w najbliższym terminie drzewka owocowe. To jest to, co trzeba tym pomóc. Bardzo dziękujemy. To kolejny głos, który potwierdza, że jesteśmy w procesie, że to żaden koniec. Tak. Ja tylko, to jest super, że Państwo działają w ten sposób. Edukacja to jest w ogóle, no to jest kosmos. Nie może chyba zrobić nic lepszego niż od małego przekazywać te informacje. Jeśli Państwo planują takie kąciki, to ja gorąco zachęcam do korzystania z tradycyjnych odmian. Są fundacje, które też wspierają takie działania, pomagają zakładać tradycyjne sady owocowe. Finansują takie działania, także gorąco zachęcam, bo to jest coś naprawdę super fajnego. Jeśli mogę podpowiedzieć, to kwestia znakowania, to znaczy bardzo dużą robotę robią tablice informacyjne. Nawet jeżeli to jest tylko informacja, co to jest za gatunek, to już zwraca uwagę, już pokazuje, że to jest coś wartościowego, a nie po prostu o krzak. Więc super i bardzo dziękuję. Tutaj też uważamy, że no, staramy się działania na dzieciach, ale no, wiadomo, że te dzieci jak najbardziej rozsiewają, bo rodzice Z tym, że tutaj pani Karolina po raz kolejny zwróciła nam uwagę na ten wątek jednak lokalności i pilnowania tego, żeby to były te tradycyjne odmiany, bo to też jest istotne w tych działaniach, żeby po prostu nie płynąć, tylko jednak pilnować też te kwestie. Czy ktoś jeszcze chciał? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja się odniosę do dwóch kwestii. Zacznę pesymistycznie, może optymistycznie skończę. Oczywiście jestem wielką zwolenniczką ekologicznego podejścia do świata, do życia. Jednakże, szanowni Państwo, należy też
spojrzeć na to z perspektywy tego, co się w tym momencie nawet w naszym kraju dzieje. Zauważmy, że jeszcze kilka lat temu mówiliśmy o programach Kawka, Czyste Powietrze, ludzie, no może nie masowo, ale w dużej większości wymieniali źródła opalania na olej, na gaz i tak dalej. W tym momencie, szanowni państwo, doszliśmy do momentu, gdzie ludzie walczą co wtorek i czwartek o węgiel, tak? No bo taka sytuacja się wydarzyła na świecie, tak jest, no jakoś trzeba żyć i funkcjonować dalej, więc ekologia jest jak najbardziej ważna, ale no niestety to nasze proekologiczne podejście musiało się urealnić ze względu na sytuację zewnętrzną, światową, jaka w tej chwili jest. Żeby nie było tak pesymistycznie, to powiem, że u nas oczywiście na osiedlu w dzielnicy Zabrzeźnia też taka łąka kwietna powstała. Tutaj moja córka też złożyła pomysł, żeby tą łąkę posiać w innym jeszcze miejscu. Tym bardziej, że mamy taki fajny placyk miejski, gdzie faktycznie ta przestrzeń umożliwia sianie, sadzenie, no prawie że nieskończonej ilości drzewek czy kwiatów. A na koniec, szanowni państwo, tylko powiem, że jestem prezesem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Polcentrum i my również, nasza działalność opiera się na tym, że nasze inicjatywy są stricte oddolne. My wyłapujemy od ludzi pomysły, ludzie nam składają wnioski i nasze granty opiewają na kwotę od 5 do 50 tysięcy złotych i są to przedsięwzięcia różne. Są to plenerowe kina, przejażdżki rowerowe, imprezy, pikniki i tak dalej, i tak dalej. I są ekologiczne, integracyjne, także jeżeli ktoś jeszcze z państwa nas nie zna, to bardzo zachęcamy do poznania i do współpracy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czyli jest też kolejne miejsce, do którego można się zwracać, jeśli ktoś by miał pomysł na swoją inicjatywę. Ktoś jeszcze chce zabrać głos? To w sumie proszę. W zasadzie to trochę tak, jak to się mówi, kij w mrowisko wsadzę z takim pytaniem ogólnym. Myślę, że też do Rafała i do Jakuba w jakiś sposób będzie nawiązywało. I na konkretnym przykładzie powiem. Mianowicie chodzi o Łódź i chodzi o ten glifosat już wcześniej wywołany. Może nie tylko o Łódź, ale o duże miasta, na przykładzie Łodzi. Bo o ile w Głównie no jednak te procesy decyzyjne, czy w ogóle jakieś takie komunikacyjne są o wiele krótsze i tutaj no, mam wrażenie, wiele się dzieje gdzieś tam poza kuluarami, w sensie gdzieś tam po prostu takie no, relacje wychodzone, tak to określmy. Natomiast w dużych ośrodkach, takich jak Łódź, sytuacja jest skomplikowana o tyle, z niekorzyścią dla mieszkańców. O co mi chodzi? Ja jestem mieszkańcem, tak, powiedzmy Łodzi, no akurat tak jest w rzeczywistości, i idę sobie przez miasto, mijam, nie wiem, jakieś tam różne trawniki, skwery, parki, nieużytki tak zwane i tak dalej, i tak dalej. No i ja nie wiem, czy na przykład, nie wiem, ten po lewej to jest jakaś tam spółdzielnia mieszkaniowa zarządza, po prawej to może urząd miasta, dalej to może jest jakiś tam teren, nie wiem, PKP albo czegoś tam jeszcze i tak dalej. Czyli generalnie chodzi mi o to, że mnie interesuje, żeby być w swoim mieście bezpiecznym, żeby, nie wiem, moja rodzina, czy tam, nie wiem, zwierzęta domowe nie chorowały, żebym nie był narażony tam na jakieś tam właśnie pestycydy. Natomiast nowość tych różnych instytucji, jakichś tam, no w ogóle podmiotów, które właścicieli czy tam zarządców tych terenów powoduje to, że nie wiadomo tak naprawdę, no bo tutaj mamy tą politykę, mamy ten dokument, że Głowno jest wolne i rozumiem, że tam gdzie zarządza, czyli tam różne wydziały i tak dalej, no nie będą stosowały. My podobne sytuacje przejęliśmy w Łodzi, próbowaliśmy jakoś wpłynąć, też jakby wyjść z taką inicjatywą, żeby uczestniczyła się wodna od glifosatu. No i tutaj właśnie się rozbija o to, o tak zwaną psychologię, o to, że w jednym wydziale mówią, że nie stosują, po czym okazuje się, że jakaś tam komórka pod nimi, która jakby należy do, czy tam jakaś spółka miejska, jednak stosuje.
kwestia właśnie tego, tych różnych zarządców. Jak to zrobić? Takie pytanie moje ogólne po dyskusję. Być może Fundacja Sędziwina ma jakiś tutaj pomysł, a być może z tej strategii, o której wspominałeś, by się to gdzieś tam nakreślało. Jak to zrobić, żeby przygotować coś takiego, taki, no nie wiem, niezbędnik, jakąś taką mapę, takie trochę też musiały być tam legendy z opisami, z definicjami, co jest tam, nie wiem, parkiem, co, z czymś takim. Chodzi o to, żeby po prostu taką instrukcję obsługi dla mieszkańca, gdzie, w razie czego, dokąd można udać się na przykład z postulatem niestosowania glifosatu. Wynika to też z tego, z czego to też wynika? Wynika to z tego, że my dostaliśmy odpowiedź od Urzędu Miasta Łodzi, która z poziomu ogólnego wynika, że nie stosują tego glifosatu, ale w szczegółach już boją się tego publicznie zadeklarować, no bo to się okaże, że jak jednak tam jakiś pan Heniek zastosował i wtedy dostaniemy jakby ścięgi. Więc no moje takie pytanie, co my możemy zrobić, w jaki sposób, i to jeszcze było ważne, że oni nie stosują, ale na przykład tam w jakimś tam ciągu gliniano-żwirowym coś tam i to wynika z jakichś tam zapisów przetargowych. Z kolei za chwilę nie stosują i tutaj stricte też wymienione są jakieś obszary nazwane, typu skwer czy coś takiego, już nie pamiętam. Chodzi o to, że ja nie wiem, co jest skwerem, a co jest po prostu trawnikiem. Ja nie wiem, mnie to nie interesuje tak naprawdę, tak? Ja chcę po prostu wiedzieć, że to miasto jest wolne od glifosatu. I co my możemy zrobić, żeby w jakiś sposób to tak scentralizować, no nie wiem, w jakiś sposób to po prostu ułatwić, mówię, taką instrukcję obsługi. Przede wszystkim to nie jest pytanie do władz głowna, bo Łódź ma swoje uwarunkowania i było uwarunkowania swoje. Ja pamiętam politolog. Decentralizacja ma same plusy, ale ma też jakieś tam drobne minusy. I w każdym mieście jest podobnie. To znaczy, tak jest z drogami. Mieszkańców nie interesuje, że droga jest powiatowa, gminna, krajowa czy wojewódzka. Ona ma być dobra. I zwykle jest tak, że jak droga jest dziurawa, no to się udaje mieszkaniec do najbliższej instytucji, którą zazwyczaj prezydent, burmistrz, wójt. A nie zawsze na to wpływ ma ta instytucja. Więc tutaj niestety wiele zrobić nie można, ale można zrobić jedną podstawową rzecz. Szarobować we władzach państwowych, aby zakazać stosowanie środków szkodliwych, głównie glifosatu, i rozwiążemy tę sytuację raz na zawsze. W miastach takich jak Główno, oczywiście, że jest łatwiej, bo jest krótsza ścieżka do pani burmistrz, do pana burmistrza, do kierownika referatu. Mieszkaniec może przyjść, się spotkać, porozmawiać i zupełnie to inaczej wygląda. No spróbuj dojść i porozmawiać z prezydentem Łodzi. To gratuluję. Po prostu to jest raczej niewykonalne, a tych stopni, pięter, aby dotrzeć do decydenta w dużym mieście jest znacznie więcej. To tego po prostu nie zmienimy. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj można zrobić to tylko i wyłącznie w kwestii prawnej, czyli Sejm musi podjąć odpowiednią ustawę, aby dane specyfiki nie były legalne. Zresztą tak samo się rozprawiono z dopalaczami słynnymi i problem jest teraz mniejszy niż jeszcze 10 lat temu. Pamiętajmy, że to był problem społeczny bardzo poważny. Więc wydaje mi się, że to jest jedno rozwiązanie. W małym mieście jest łatwiej, w dużym jest znacznie gorzej. Ja tylko chciałam dać, że w Polsce generalnie glifosat jest nielegalny. Natomiast w związku z tym, że są oczekiwania różnych grup społecznych, tutaj chodzi głównie od rolników, z roku na rok są udzielane odstępstwa od tego zakazu. I to nie jest tylko kwestia Polski, tylko całej Unii Europejskiej. Glifosat jest tylko dopuszczony. To nie jest tak, że on został w jakiś sposób legalny. Po prostu cały czas odstępujemy od tego zakazu. Z roku na rok. Jakby świadomość tego, że to jest chemia i że to jest zło, to jest bardzo, bardzo wysoka. Ja też chciałem powiedzieć o tych rozwiązaniach systemowych. To już wcześniej się cisnęło mi na usta, kiedy dyskutowali panowie obaj o tym, czy można, czy nie można i tak dalej. No oczywiście doceniam, że pan powiedział, że nie stosuje to od kilku lat, więc jakby pana winić nie możemy, aczkolwiek pan oczywiście nie wiem. Ale ja tylko może dopowiem, nie stać na to, bo ja uprawiam tą gospodarkę dodatkowo. Ja jestem w WF-u emerytowany, mam emerytów.
No tak, oczywiście te sytuacje są bardzo różne. Natomiast to, co przede wszystkim w tym kontekście miałoby znaczenie, no to systemowe rozwiązania. Systemowe, tak dokładnie jak Pan powiedział, że systemowe rozwiązania z jednej strony zakazujące albo konsekwentnie zakazujące, a z drugiej strony systemowe rozwiązania w postaci wsparcia i nagłośnione odpowiednio te rozwiązania, tych pasów kwietnych na przykład. No to, to są po prostu chodzi o to, żeby nie spychać odpowiedzialności na indywidualne osoby w tego typu sytuacjach, ponieważ ta odpowiedzialność nie jesteśmy w stanie jej wyegzekwować i oczywiście możemy apelować do dobrej woli i trzeba to robić, ale z drugiej strony liczyć się z tym, że w pełni wyegzekwować tego typu rozwiązania nie możemy. Więc systemowe rozwiązania są jak najbardziej potrzebne, a z naszej strony organizacji pozarządowych czy społeczeństwa w ogóle potrzebne jest lobbowanie na rzecz takich systemowych rozwiązań. A z kolei no, i dlatego wielkie znaczenie mają projekty takie jak ten, żeby powiedzieć, że to jest problem społeczeństwa, które niekoniecznie zdaje sobie z tego problemu sprawę. A dalej jeszcze chciałem powiedzieć, a propos tego, o czym mówiłeś w Łodzi, że mamy tą właśnie mnogość różnych instytucji i rozmycie odpowiedzialności z tym związane i brak współpracy pomiędzy różnymi instytucjami. Oczywiście tak, to nie jest problem, o którym tu powinniśmy rozmawiać. Możemy tylko teoretycznie jako taki case sobie to omówić, ale żeby to może też sprowadzić na każdy potencjalny lokalny grunt, to wydaje mi się, że różne mapy, takie założenie takiej mapy i szukanie, na przykład proszenie ludzi o to, żeby zaznaczali różne miejsca na mapie i potem w sposób kompleksowy zwracanie się do miasta, że mamy taką mapę i na tej mapie mamy różne problemy i chcemy, żeby miasto to rozwiązywało. Najlepiej we współpracy z miastem. Są różne narzędzia takie, gdzie na mapach możemy zaznaczyć coś. My w Fundacji Zmiczmila to stosowaliśmy kilka razy, na przykład w odniesieniu do zieleni, albo teraz w Warszawie w odniesieniu do dolin rzecznych, do rzek w ogóle w mieście. Żeby mieszkańcy tam wskazywali, jak korzystają, jak i tak dalej, i tak dalej. No nieważne w tej chwili, ale ważne jest to, że są takie narzędzia, takie jak naprawmy to i tego typu, gdzie na mapie każdy potencjalnie zainteresowany może coś zgłosić. Część z nich jest prowadzona we współpracy z miastami, część zupełnie oddolnie, ale tego typu rozwiązania, no właśnie gdzie każdy idąc ze smartfonem może sobie zaznaczyć coś w danym kontekście, są obecnie bardzo powszechne w różnych miastach. Największym potentatem w tym obszarze jest Finlandia. Być może ze względu na szeroki zakres komputeryzacji czy internetyzacji, ale zmierzam do tego, że każdy problem, tak jak to zarządzanie terenem ziemi, tak jak te środki chemiczne, tak jak różne wątpliwości co do jakości przestrzeni publicznej, można próbować rozwiązywać tego typu rozwiązaniami. Oczywiście to wymaga jakiegoś centralizowanego działania. To już nie może sobie jeden człowiek idący przez miasto i zastanawiający się nad tymi trawnikami sformułować postulatów do miasta, tylko chodzi o to, żeby zrobić na przykład projekt tego typu. Projekt organizacji pozarządowych albo projekt organizacji pozarządowych najlepiej we współpracy z miastem, w ramach którego zbierane byłyby tego typu, dotyczące jakiegoś aspektu postulaty w sposób znowu taki w miarę scentralizowany. Także to jakby w kontekście promocji współpracy ze społeczeństwem i komunikacji to też wydaje mi się dla każdego miasta adekwatne do rozwiązywania różnych problemów. Kwestie, tutaj bardzo słusznie oczywiście zmiany systemowe są super, natomiast na system bardzo często nie można liczyć i wydaje mi się, że równie istotne, a na pewno to na co mamy wpływ, to są właśnie inicjatywy oddolne. I tutaj mogę się powołać na przykład naszych tematycznych łąk kwietnych. My zakładaliśmy te łąki, jak namawialiśmy do nich, jeszcze zanim ktokolwiek w Polsce o tych łąkach słyszał, jak chodziliśmy po urzędach i zachęcaliśmy do tego, żeby zakładać łąki, to były urzędy w dużych miastach, to wszyscy pukali się w głowę i mówili, gdzie chwasty do miasta, nie ma opcji, nie przejdzie. I zaczęliśmy działać od drugiej strony. Wrzuciliśmy te urzędy i poszliśmy do ludzi. Otworzyliśmy kanały komunikacyjne, zaczęliśmy pokazywać argumenty, które są no, bezdyskusyjne, jakby korzyści środowiskowe, korzyści społeczne z
wydrukowanych kierowników, były no, tak silne, że ludzie weszli, to po prostu moment. I to były 2-3 lata, kiedy presja społeczna spowodowała to, że urzędy zaczęły się same zwracać do te łąki i mówić, ok, może to nie jest taki głupi pomysł. Więc naprawdę ta presja społeczna ma duży sens i w momencie, kiedy system jest ślepy, a często jest ślepy na różne problemy, to jest coś, co może zrobić każdy jakby w ludziach siłą. O, dziękujemy bardzo. I tutaj też dotknęliśmy przy okazji takiego szerszego pojęcia tej aktywności społecznej. Pod tą aktywnością są właśnie też próby nacisku, kontrola, też władz na przykład miasta po deklaracjach, które są składane, tak, pilnowanie też pewnych rzeczy. No i niestety wiąże się to, stety albo niestety, no wiąże się to z pewnym wysiłkiem z naszej strony, który musimy włożyć w to, żeby te zmiany postępowały. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? A, Mauricio, tak, to poprosimy. Yeah. Do you hear me? Just a moment. Do you hear me? Yeah. Now we can, yes. Only short, I want to, we are almost finished, and I want to share the idea that we have to work at both levels, you know, at the systematic and in the grassroots level. Czyli tak, widzę, że już kończy nasz czas, to chcę tylko podsumować, że musimy pracować na różnych poziomach systemowo, nie tylko oddolnie. And I want to share with you an activity that we use to mobilize the people and to get the people involved, starting for a little project that developed to be a complete success, getting many people involved in the local community. I chcę się tutaj podzielić takim przykładem, w jaki sposób zaangażowaliśmy wiele osób. To był taki niewielki projekt, w którym udało nam się duże zaangażowanie uzyskać. Do you see my screen now? Yes, we do. Yeah, you know, we decided to make a kind of, we call it flag project, a project where it's going to take a long time, but it's going to involve a lot of people. This is from the site in Oslo, in Norway. Czyli to jest projekt, który będzie się miał, czy ma miejsce już w Oslo, w Norwegii, i będzie to taki długotrwały projekt. We invite kids in the school, people in the street, and we went to different places in different areas where the people meet, and we made workshop where the people made mosaic in this small town. The people make what? Sorry. Mosaic. Mosaic. Yeah. Okay. W tym projekcie zapraszani są dzieci, ale nie tylko dzieci, ludzie z zewnątrz, i są proszeni o wykonanie takiej mozaiki. And after them, we use it and we put it in the street, in a public space. This is the municipality, one of the municipalities. I potem te mozaiki wykonane przez różne osoby trafiają na ulicę jako ozdoby. It was hired a local artist to do the workshop and to do the whole the mindset, but it was the people from the school, from local group or an organization who made all this small mosaic. Czyli to zorganizowane zostało przez jakiś, nie wiem, radę lokalną czy urząd, ale zaproszono po prostu ludzi z zewnątrz, wszelkie osoby, to mogły być dzieci ze szkoły, to mogły być jakieś inne osoby. One wykonały te mozaiki i one zostały umieszczone na murach na ulicach. And you see, this is the main entrance to one of the local community center of the municipality. To akurat jest jakieś centrum lokalnej społeczności w tym mieście. And we do another attraction also with mosaic, with the same idea, and ended like a playground for kids. I innym miejscem, gdzie wykorzystano mozaiki, był taki plac zabaw dla dzieci. This is all about 1 year project involving many, many kids and youth and adult people in the local community.
No jak widać tutaj bardzo, bardzo duże zaangażowanie było dzieci i dorosłych ze społeczności lokalnej. And this place now is very active. Many school, kindergarten come here and they tell histories and they play there, they have fun. I to miejsce stało się bardzo popularne. Szkoły, przedszkola tam przychodzą, bawią się wspólnie i no jak widać na zdjęciu. And the last contribution I want to make about how you attract people with tourists. I visited a town in Colombia, which name is Guatapé. It was a little town where almost nobody come there, and they decide to make the house and find the house very nice. I teraz jeszcze przykład z jakiegoś małego miasteczka w Kolumbii, gdzie nikt nie przyjeżdżał, nie było turystów, a chcieli zainteresować tym miasteczkiem turystów, w związku z tym pomalowali domy. This is a kind of process, 30-year process to get tourists to this point. Trwał ten proces, nie był taki natychmiastowy, trwało to 30 lat, czyli te, przez 30 lat dodawano kolejne kolorowe miejsca. And today is the kind of say a place we have plenty with people who come to see this nice color and nice house. I dzisiaj to się stało takie bardzo uczęszczane przez turystów miejsce, ponieważ wszyscy chcą przyjść tam, zobaczyć te kolory, zanurzyć się w tym mieście. It's not mean that you have to do the same everywhere, but they find out that common, this is one tradition for them, but they enhance them. And they spread to the whole little town. Czyli to, no tutaj nie namawia Mauricio nas wszystkich, żebyśmy zaczęli powtarzać, powielać te same pomysły. Natomiast pokazuje, że są takie pomysły, które można realizować lokalnie, w niewielkich miejscach, wspólnie, po prostu jako społeczność. Bardzo dziękujemy. It would be nice to sit together and see what, especially in Glasno, where the people can sit together and sing with artists, with local people, with history people, and to try to find something very special and perhaps start the process like that. Czyli dobrze jest, że spotkać się w jednym miejscu z różnymi przedstawicielami społeczności, porozmawiać i wtedy być może właśnie powstanie jakiś tego typu pomysł. Bardzo dziękujemy. Okay. Thank you very much. Myślę, że to też jest przyczynek do powtórzenia sobie banalnego stwierdzenia, że jednak kropla drąży skałę i że wszelkie takie aktywności poszczególnych osób w końcu przynoszą jakiś skutek. Czy mamy jeszcze czas na pytania? No w zasadzie kończymy, także ewentualnie... Tak, bo nie wszyscy mieli okazję dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu, natomiast zainteresowane osoby mogły śledzić nas zdalnie i tutaj od pana Tomka Romanowicza mamy dwie konkretne propozycje na to pytanie ekołomki i co dalej. Ja ją odczytam może. Pierwszą propozycją jest zabezpieczenie przed zabudową w planach zagospodarowania przestrzennego miasta terenów zalewowych rzek ze szczególnym uwzględnieniem mrożycy i mrogi. Jest to niezbędne w dobie suszy hydrologicznej spowodowanej zmianami klimatycznymi. Kluczowa jest na tym terenie ochrona drzew i roślinności. Mam na myśli tereny takie jak na przykład dawna górka Kazańca pomiędzy rzeką Mrożycą, drogą numer 14 i ulicą Swoboda. Także pomysł tutaj szczegółowo opracowany. A drugi to uczestnictwo, przepraszam, bo mi przeskoczył, mieszkańców miasta, organizacji i samorządów w konsultacjach do planu urządzenia lasów w nadleśnictwie Grotniki. Obecny kończy się w przyszłym roku i następny będzie obowiązywał w latach 2024-2033. Jego zapisy będą dotyczyły m.in. ilości pozyskanego drewna na terenie lasów okalających Głowno. W skrócie jest to odpowiedni moment, aby społeczność mogła wpłynąć na zmniejszenie wycinek na terenach leśnych miasta. Sądzę, że warto o to zawalczyć, jeżeli leśne tereny Głowna mają pełnić funkcje rekreacyjne wpisane do strategii rozwoju miasta. Spotkanie bardzo ciekawe. Pozdrawiamy też pana Tomka. Dziękujemy. Czy jeszcze ktoś? Jeśli nie, to myślę, że już podziękujemy, w szczególności państwu prelegentom, bardzo dziękujemy. Tak samo dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie Mauricio.
i wszystkim Państwu uczestniczącym w spotkaniu i organizatorom. Dziękujemy. A tak, i przypominamy o tym, że można nie wyjść z pustymi rękoma. Dziękujemy.